No siemanko, tutaj ja, czyli Chihuahua z przyszłości, Chihuahua, który to wszystko edytuje. I chcę wam powiedzieć, chcę wam zrobić taki disclaimer, że w tym filmie są takie momenty, gdzie to, co robię, jest poza fokusem. To znaczy, w ogóle, co to jest za filmik? To jest filmik, w którym staram się połączyć tak jakby recenzje, czy tam jakieś zbiorcze przemyślenia na temat kredek od Prizmy, na temat Prizm, oraz Rysuj ze mną, ponieważ przyjęliście ten format dobrze ostatnio, spodobało wam się, stwierdziłam, że może to połączę i chciałabym, żeby osoba, której zależało na pryzmach, która napisała o tym w komentarzu, żeby mi powiedziała, czy ujdzie, czy spoko, czy w ogóle nie taki filmik, bo taką typową, klasyczną, nie wiem, 10-minutową recenzję też w sumie mogłabym nagrać, bo czemu nie, lubię te kredki, to nie jest tak, że się męczę z nimi. A jeżeli chodzi o część tą taką pogadankową, mogłabym niby ten filmik nagrać jeszcze raz i pilnować, żeby obraz zawsze był ostry, ale nie chcę tego robić z różnych powodów. Po pierwsze, poświęciłam na to tak naprawdę dzień roboczy, żeby to zrobić, to jest raz, a dwa, ja drugi raz tego samego nie powiem w taki sam sposób, dlatego że ja nie czytam tego z kartki, tylko jadę na żywca i mówię. Dlatego, żeby zachować ciągłość tej serii, ja to po prostu wrzucam. Następnym razem postaram się pilnować tego fokusu albo sobie kogoś poproszę do pomocy tutaj. Ale no, jeżeli jest to dla was ważne, jeżeli to, jak wygląda obraz, jest dla was, nie wiem, najważniejsze, to nie jest ten filmik. Chcę jeszcze powiedzieć, że w tym filmie gdzieś od godziny albo godzina półtorej coś takiego zaczynam mówić o tematach związanych ze zdrowiem fizycznym i zdrowiem psychicznym, więc jeżeli dla kogoś jest to ciężki temat i nie chcecie o tym słuchać, to możecie pominąć ten filmik albo obejrzeć tylko początek. Mam nadzieję, że reszta z was będzie zadowolona z tego filmu. No, jest to 2 godziny pogadanek, to znaczy mojego gadania do was tak naprawdę. I dopóki nie napiszecie w komentarzach, co myślicie, no to się nie domyślę. Jeszcze raz, osoba, która prosiła o pryzmę, napisz, co myślisz, bo w sumie na twojej opinii zależy mi najbardziej. No i to tyle. No siema, elo, witam w moich skromnych progach. Tutaj dzisiaj z nami, no niestety nie wino, ale woda z sokiem porzeczkowym, ale wygląda zacnie. Chociaż wina, tak naprawdę nie lubię wina i nie mam nawet z winem żadnych dobrych wspomnień, ale jakoś tak, nie wiem, jest takie przekonanie, że wino jest bardziej eleganckim trunkiem, a tam jest taki sam, nie wiem, tam jest chyba taki sam alkohol jak w zwykłej wódzie, nie? Tylko jest go mniej. W każdym razie, koniec rantu na alkohol, chociaż dzisiaj może być dużo rantów. Może być, nie wiem. Ja nie wiem, co się stanie. Siadam teraz do nagrywania. Mam trochę pomysł, co chcę zrobić, ale nie jestem w żaden sposób przygotowana. I bardzo się cieszę z tego powodu. W końcu moje życie nie polega na tym, że muszę być na coś przygotowana. Siedzę sobie w domu, w moim pokoju, za oknem latają ptaki, świeci słonko. Tutaj, proszę bardzo, nawadniam się i nic nie muszę. Poza zrobieniem oczywiście ćwiczeń na fizjoterapię. To jest jedyne, co ja w sumie muszę robić. Dobrze, tu jest tak, woda z sokiem porzeczkowym. Sok porzeczkowy robiła moja mama. Ona jest bardzo dobra w robienie przetworów, pieczenie ciast. Zwykle, no ja na tym źle nie wychodzę. O, sąsiadowi firankę chyba urwie. A to jest najwyższe piętro. Dobra, będzie tego chlaństwa. Drodzy, ponieważ dość ciepło przyjęliście przedostatni film, to jest Rysuj ze mną, i widziałam, że jest i zainteresowanie, i niektóre osoby były zainteresowane obejrzeniem tego filmu tak jakby w wersji pełnej, to znaczy ze wszystkimi bluzgami. Ja tam momentami trochę jechałam po moim sąsiedzie, dlatego to w tej dużej części wycięłam, dlatego że, tak jak mówię, to był mój pierwszy filmik tego rodzaju i nie byłam pewna, jak YouTube zareaguje na rzeczy negatywne. Wiem, że dużo ludzi wchodzi do internetu, dlatego że chcą sobie jakieś oglądać rzeczy neutralne albo fake pozytywne. Dla mnie pozytywne jest tak samo przytłaczające na negatywne, ale cóż. W każdym razie, planuję dzisiaj trochę może ten styl połączyć, czyli połączyć takie rysuj ze mną, na luzie pogadanki i coś sobie rysuję. No bo czemu mam słuchać czegoś, nie wiem, na laptopie, jak rysuję, skoro mogę sobie gadać z wami. A druga sprawa jest taka, że mam dużo requestów o recenzję konkretnych rzeczy. I mniej więcej te rzeczy tutaj mam, one się tutaj pojawiają. Wiem, że jest parę osób, które ceni moje recenzje, bardzo mi miło z tego powodu, dlatego stwierdziłam, że może spróbuję to połączyć. Jedna osoba już jakiś czas temu poprosiła o recenzję kredek. Ja to zrobię.
ale w stylu luźnym. W stylu luźnym, w stylu własnym. To jest mój piórnik z kredkami, proszę bardzo, przepiękny jest. Ta osoba prosiła o prizmę, dlatego dzisiaj będą prizmy, moi drodzy. Ale ponieważ nie sprecyzowała ona, o jakie prizmy chodzi, a ja mam różne. Mam Veritiny, mam Col Erase i mam te najbardziej popularne do rysowania. I mam jeszcze te Art Sticksy, które zostały w tym albo w zeszłym roku wycofane w ogóle. One zostały wycofane ze sprzedaży, z handlu, z produkcji. Trochę chciałam powiedzieć shame on you, ale może to i lepiej. Widocznie są jakieś powody ku temu. Także luźna recenzja, myślę, że to będzie ciekawe, dlatego że jeżeli chodzi o te kredki, to jest temat rzeka. To jest po pierwsze. Jeżeli jesteście młodymi osobami, albo jeżeli od niedawna oglądacie internet, no to pewnie bardziej kojarzycie te kredki, albo te kredki, albo gwarz akrylowy, albo markery ohuhu. Cóż, pragnę wam powiedzieć, że kilka lat temu była moda na zupełnie co innego, to znaczy parę lat temu Neokolorami 2 były prizmy. Według mnie. Ja bardzo dużo oglądałam YouTube'a różnorodnego. Pamiętam, że polski YouTube wtedy strasznie mnie wkurzał. Zwykle, gdy ktoś mnie nie wkurzał, to wytrzymywałam parę odcinków, a później i tak ta osoba powiedziała coś takiego, co mnie bardzo wkurzyło. Poddałam się na pewnym etapie, ale teraz jest coraz więcej osób na YouTubie, więc moja wiara może nie zanika, ale dużo polskiego YouTuba to jest po prostu kopiowanie amerykańskiego YouTuba, co jest dla mnie nudne. Plan na dzisiaj jest taki, że coś tam sobie porysuję. W międzyczasie będę mówiła o tych kredkach, więc chyba można powiedzieć, że to jest recenzja, ponieważ ja mam z nimi jakieś tam doświadczenie. Pokażę wam jakieś tam stare rysunki, które nimi robiłam, ale bardzo mało moich prac się zachowało i nie mam do niego dostępu. Dużo moich rysunków jest po prostu w domu rodzinnym albo, nie wiem, gniją na strychu. Nie mam pojęcia, nie mam do nich dostępu. To, na co mam wpływ, to jest to, co ja robię teraz. Z tymi rzeczami, które mam teraz. I w sumie to nie była głupia prośba. Ja dawno tymi kredkami nie rysowałam. A kiedyś one były bardzo ważne dla mnie, były ważną częścią mojego życia, więc może jak będę rysowała, to będę też bardziej o nich opowiadać, ale chcę wam powiedzieć, jaki jest rozkład jazdy. Rozkład jazdy jest taki, że może na jednym, może na kilku papierach będę coś rysowała prizmami, albo sobie coś tam zaznaczę markerami i na markery pójdą prizmy. W każdym razie prizmy dzisiaj są tematem głównym. Będzie to zrobione w stylu luźnym, pogadankowym. Jeżeli chcecie, lubicie bardziej dynamiczny content, to nie jest ten film. To będzie film w moim stylu na spokojnie, po prostu. Ja nikomu nic nie wiszę, mogę robić rzeczy po swojemu. Więc tak to wygląda. Znajdę jeszcze szkicownik, którym w sumie pamiętam, że jest jakiś jeden z nielicznych rysunków. Dobra, jest szkicownik, teraz łyk kawy dla kurażu. Dobrze, drodzy. Zacznę może od tego szkicownika. To jest szkicownik, który ja sobie zrobiłam sama, jak byłam w liceum. Wtedy szkicowników było mało, były drogie, były te Stalensa, ale wtedy chyba jeszcze nie znałam szkicowników Stalensa. One też nie były sławne, nie było ich za bardzo w internecie. Ja mój szkicownik Stalensa genuinely znalazłam po prostu scrollując stronę, to był wtedy Show Art. Wtedy tam dużo rzeczy było bardzo tanich i tam głównie zamawiałam. I po prostu kiedyś spróbowałam, spodobał mi się, stałam się fanką, do dziś jestem fanką szkicowników Stalensa, no i nie tylko ja. Ale wtedy to były takie czasy, też tak mówię, jakbym była, nie wiem, dinozaurem. Nie jestem dinozaurem. Wydaje mi się, w mojej głowie to wszystko tak trochę wygląda, jakby to naprawdę było bardzo dawno temu. Ale to nie było też aż tak bardzo dawno temu. To było... Czekajcie, matematyka. Od czasów traumatycznych wydarzeń w dzieciństwie matematyka to nie jest moja mocna strona. Ale ja to policzę, moment. No, 6-7 lat to jest mniej więcej taki okres czasu. Powstał ten szkicownik. W którym roku dokładnie to nie pamiętam. Wiem, że byłam niepełnoletnia. I wtedy były takie czasy, jak ktoś nie wie, to wam powiem, przynajmniej z mojej perspektywy, że dużo rzeczy, dużo bloków, dużo papierów opłacało się kupować w dużej wersji. Teraz czasami mój mózg nadal próbuje robić jakieś tam kalkulacje, porównania, sprawdzać to, ale powiem wam, że coraz mniej jest takich atrakcyjnych
rzeczy. Zawsze mi się wydawało, to właśnie wynika z tego, że teraz też mi się wydaje, że jak kupię większy zestaw, to za sztukę powinno wyjść mniej. Albo kupię większy blok i wyjdzie trochę mniej, jak potnę na mniejsze. Ale powiem wam, że coraz mniej spotykam się z czymś takim, z takim przelicznikiem. Ale wtedy to się opłacało. I co ja wtedy zrobiłam? Kupiłam sobie blok, no to było w Katowicach, w Matejce, ten stary sklep. Teraz on jest odnowiony, jest przeniesiony w ogóle, jest trochę w innej lokalizacji, nadal to jest podobna miejscowa, ale jest przeniesione do innego budynku. Jest odnowione, wszystko super fajnie. A tam to było tak jakby w takiej trochę kamienicy chyba, coś takiego. No na zadupiu Katowice. I pamiętam, że wtedy przyjechałam do tej Matejki i kupiłam sobie blok Canson Student w formacie A3. On mnie zachwycił, on naprawdę jest dobry. Jeżeli po szkicownikach Stalensa miałabym polecić coś równie fenomenalnego, taniego i wytrzymałego, to będzie to Canson Student, co jest zadziwiające, dlatego że on ma bardzo małą gramaturę. To bardzo długo były moje ulubione bloki. On ma 90 gm kwadrat. GSM chciałam powiedzieć, rozpędziłam się. Taki blok, Canson Student. Tutaj jest akurat A4 na takim ringu. W sumie to mało go używam i jakoś tak ta A4 na ringu mi nie podeszła. Ale zużyłam w liceum kilka bloków A3. No i to jest jeden z nich. Ja po prostu te kartki zgięłam, napisałam na YouTubie How to make a sketchbook tutorial, coś tam. Kupiłam sobie mulinę w trzech kolorach, które wtedy lubiłam. No i z okładki zrobiłam okładkę, jakby z tego twardego, co jest tam z tyłu. Jakby wam tu pokazać, żeby wam za dużo nie pokazać. To jest jedna z niewielu rzeczy, które są zrobione w tym szkicowniku kredkami. Prizmami, bo tutaj inne kredki są, na przykład są Colorino Jumbo, które lubię. Dużo tu jest rzeczy, dajcie znać, jak chcecie sketchbook tour. Ten jest dużo mniej dramatyczny niż ten szkicownik, który wcześniej wam trochę pokazywałam, żeby wam pokazać, jaki ja mam styl w ogóle w rysowaniu, bo to nie jest takie oczywiste. Ja uważam, że ja jeszcze nie pokazałam tego, co ja lubię rysować. Ten jest jeszcze taki soft, family friendly nawet, powiedzmy. W każdym razie jest to przykład tego, co ja robiłam z tymi kredkami. No, rysowałam. Czasami rysowałam ptaki. Tak on wygląda. Tło robiłam ekoliną. To była ekolina w słoiczku. Tak on wygląda, ten pitoszek. No myślę, że spoko. Ruszę was tutaj, bo przy takim ustawieniu, jak coś podnoszę do pionu, to robi się ciemno. Jak wiecie gdzie. Jakbym miała wam pokazać przykład, no jest pitoszek. Czy jest fajnie wyblendowane wszystko? No jest fantastycznie wyblendowane wszystko. I to jest jedna z cech charakterystycznych ogólnie tych kredek. Jeżeli jest jakiś taki komplement, który chyba każdy człowiek tym kredkom dawał, to, że one fantastycznie się blendują. I powiem wam, że jest to prawda. Na pewno nie wszystkie kolory. Moja gama jest dość ograniczona. To znaczy ja mam zestaw 36 plus zestaw portretowy 24. I to jest w sumie tyle. I nie wiem, teraz jest bardzo dobra dostępność tych kredek. Wtedy nie była. No ale teraz jest inaczej. Może dokupię sobie na sztuki parę kolorów, takich ciekawszych i spróbuję. Ale szczerze mówiąc nie wiem, ja uważam, że do tego czasu wyszły, albo inaczej, może nie, że wyszły, ale pojawiły się inne kredki, ciekawsze, lepiej zrobione, bo do wad też przejdziemy, spokojnie. Ja na razie tutaj zanurzam się w moim sposobie myślenia w liceum. Jedna z bardziej traumatycznych chwil mojego życia. Ale w każdym razie, tutaj kolejny przykład zastosowania tych kredek, jak ja ich używałam. Tutaj to widzieliście, jak pokazywałam, zrobiłam taki filmik o moich zapomnianych rysunkach z plastyka i to jest prawda, moje fajniejsze rysunki są gdzieś w teczce, która jest gdzieś na strychu, której nie mogę znaleźć, a to były takie, wiecie, widzicie, no niedokończone, powydzielane szpargały, no ale przejdźmy do tego, co jest przed nami, co tutaj się dzieje na naszych oczach. Na naszych oczach dzieje się to, że próbowałam swoich sił, może nie tyle w ilustracji, ale interesowały mnie tematy takie typowo ilustracyjne.
I generalnie kładłam 4 litery na, w zasadzie to 5 liter, na to, co ja mam rysować, w jakim stylu i tak dalej. Ja robiłam to, co mnie interesowało i umrę na tym wzgórzu. W każdym razie, tutaj takie ala fantazy, ala coś jakiegoś. Stworka sobie wymyśliłam, tutaj nosek mi się podobał. No grzybki, bo wiadomo, miałam też wtedy fazę na rośliny i było to powiązane z tym, albo wynikało to z tego, że ja byłam bardzo aktywna fizycznie wtedy i bardzo dużo chodziłam na spacer. Ja łaziłam po buszach, po krzakach, przez rzekę przechodziłam w butach. Dziwne rzeczy, dziwne zachowania, no ale wtedy tak było. Co tutaj jest? Markery z Prizmy alkoholowe, które kupiłam sobie za moje pierwsze zarobione pieniądze, zarobione w sposób traumatyczny pracą w przedszkolu. Bardzo się zraziłam do dzieci wtedy. ale tak, podkładka z markerów, później na górę kredki, wszystko pięknie, ładnie i przyjemnie. Kolory soczyste, fajnie. Tutaj same kredki bez markerów, rysowałam sobie jakiegoś takiego boja z wyobraźni. Wtedy trochę interesowałam się steampunkiem, próbowałam tutaj jakiś element taki wsadzić, ale wynikało to głównie z tego, że zrobiłam jedno oko, wiadomo, wystraszyłam się drugiego, że drugie mi nie wyjdzie, więc stwierdziłam, że wsadzę mu tutaj coś innego. I myślę, że spoko. Tutaj na skórze widać... Widać to blendowanie, że było wykorzystywane. Ja się nie pieprzyłam w tańcu z tymi kredkami. Tutaj fragmentami, tam gdzie mi się to podobało, zostawiałam je takie niedociśnięte, na przykład tutaj. No a skóra, nie chciałam, żeby skóra miała za bardzo fakturę tylko wokół oczu czy na nosie, więc tutaj jest dociśnięte. I to tak woskowo wygląda. Usta odlatują, ale tam wiecie, nieważne. A tutaj to zostawiłam i... Podoba mi się takie traktowanie, że różne obszary są różnie traktowane na rysunku. O, to jest to, co chciałam powiedzieć. To jest w ogóle fajny długopis. Patrzcie na to. Hipnotyzujące, zwłaszcza jak się jest kotem. Chociaż ja jestem psem. No ale dobra, nieważne, wygadałam się. Rysunek, jak widzicie, nigdy nie został skończony. Ale chciałam wam pokazać mniej więcej zastosowanie, że tutaj, tak wiecie, na żywca, tło to są markery, no ale tutaj jest goły papier. Tutaj jest to na górze markerów, no i ptak był robiony też na żywca, w sensie na samym papierze. No i spoko. I muszę przyznać, kredki bardzo były dla mnie ważne i to było takie medium, z którym ja wiązałam jakąś przyszłość. Dla mnie to było niesamowite, że takie rzeczy można zrobić czymś, co jest suche, że trzymam w ręku coś, co jest suche, a efekt jest prawie taki jak w przypadku używania farb, bo wtedy największą moją miłością chyba były farby olejne. I Prizmy dawały mi takie poczucie, zwłaszcza w tych wyblendowanych miejscach, że to jest dość podobne, dlatego podobały mi się te kredki. Ale moje rysowanie z kredkami pretty much się skończyło wtedy, zwłaszcza po zakończeniu szkoły. Po zakończeniu szkoły rysowałam jeszcze chwilę tuszem, ale później weszła strasznie ciężka załamka i akwarele. Akwarele, muszę przyznać, że dość regularnie mi towarzyszyły, ale jakieś takie rzeczy, no na kredki, jeżeli chodzi o kredki, to czułam się, że ja nie jestem w stanie się skupić w ogóle odpowiednio długo, żeby trzymać kredkę w ręce. Dlatego jestem bardzo ciekawa tego, co wyjdzie mi dzisiaj. Tak jak mówiłam, nie jestem przygotowana, może wyjdzie badziewie, zaakceptuję je albo wyrzucę do szafy, albo do śmietnika. To nie jest najważniejsze. Są tutaj kredki, jak już mówiłam, wszystkie. I już widzę, że część z nich będzie musiała zostać zatemperowana, więc przejdę może od razu do wad, czyli do temperowania tych kredek. Kiedyś było takie przekonanie i ono jest słuszne, że gdy kupujecie te kredki, to trzeba sobie od razu kupić do nich odpowiednią strugaczkę, temperówkę, ostrzałkę, co to tam, jak tam się mówi u was na to. I to jest prawda. Te kredki były kupowane w roku 2016. Wtedy Prizm w Polsce chyba nie było jeszcze, albo były na jakichś sklepach typu markery.pl i były tylko na sztuki albo coś takiego. Może na Decomate coś było, ale nie kojarzę, nie pamiętam. Generalnie dostępność była bardzo słaba i ludzie kupowali na eBayu albo na Amazonie. I te kredki były kupowane na eBayu, one jechały chyba z Ameryki albo z Wielkiej Brytanii tutaj do Polski. No i od razu, razem z tymi kredkami, kupiłam odpowiednie temperówki, czyli temperówki jakby z tej samej firmy. I kupiłam dwa rodzaje. To jest to taka dedykowana, typowo klasyczna.
Ta też jest dedykowana, ale to jest Skolar. Skolar to jest seria, której ja nie widziałam, żeby jakiś Polak w ogóle kojarzył, że jest coś takiego. Skolar to były takie niby trochę gorsze, trochę twardsze, biedniejsze Prizmy, takie student grade. Tak jakby według tej firmy, to jest chyba Sanders, coś tam, nie kojarzę, nie pamiętam, nie obchodzi mnie to. Te kredki były przez nich uznawane jako coś, co jest professional grade, że to jest top shell. I oni wypuścili taką podserię Skolar. Kolory chyba były te same, różniły się tym, że były trochę twardsze, ale różnica cenowa, przynajmniej w Ameryce, była tak nieznacząca, że ludzie i tak kupowali te Prizmy, te lepsze, że się tak wyrażę. Ja z kolorów nie miałam nigdy, chyba, nie pamiętam. Miałam dużo różnych dziwnych rzeczy, które odsprzedawałam. No nie pamiętam, w każdym razie... O, teraz temperuję tą drugą. Ona też sobie bardzo dobrze daje radę, tylko ona ma jeden otwór, a ta ma dwie. I to mnie w niej przekonywało, że właśnie można sobie to dostosować. I ta do krótszego dzióbka tutaj temperowałam kredki, które mi się łamały. No bo no właśnie, no nie omijajmy tematu tabu. Chociaż nie wiem, czy to jest takie tabu. Prizmy się łamią. One się łamią jak kolana babuszek z osteoporozą. Te kredki naprawdę się łamią, to znaczy no wszystkie się łamią, wiadomo, i każda może zostać uszkodzona, ale faktycznie muszę przyznać, że te kredki, one nie są jakieś super przyjemne, ani w dotyku, ani zapachowo. Pamiętam, jak pierwszy raz je otworzyłam, to miałam takie one po prostu śmierdzą. Do dzisiaj mają ten zapach. That unlocked a memory. One śmierdzą. Kiedyś ten smród był dużo bardziej potent. Był dużo mocniejszy, ten odór, fetor, niż teraz jest, no ale nadal mają specyficzny zapach. Ten rysik w środku najczęściej jest bardzo mocno skrzywdzony przez matkę naturę. Czy tam raczej, no wiecie, bardziej ingerencję człowieka. Z Prizmami często był taki problem, że ten rysik był niewyprofilowany, niewyśrodkowany za bardzo. Oj, nie widzicie tego. Chyba o złej godzinie to nagrywam. W każdym razie, no musicie mi uwierzyć na słowo, ale też jestem pewna, że widzieliście pierdylion filmów z tymi kredkami. Ta mi się bardzo łamała, niestety, a to jest kolor, który ja kocham, PC937 Tuscan Red. Boże, boże, przepiękny czerwony brąz, do każdego portretu jechał ten kolor. I też najbardziej się niestety łamał. Więc no, jeżeli chodzi o samo wykonanie tych kredek, to są słabe, według mnie po prostu, no są słabe, no nawet kohinory są piękniej zrobione. A to są czeskie, niby affordable kredki, nie? Więc... no ale mówiłam o cenie. Te kredki to jest coś, z czego musicie sobie zdawać sprawę. Że cena danego produktu zależy od wielu rzeczy. Ja nie kończyłam ekonomii, ja jestem bardzo zła w biznesy i tego typu rzeczy. Jak słyszę takie rzeczy, to mój mózg on się wyłącza. Ja wtedy jestem na happy hunting ground. I nie, mój mózg nie przyjmuje tego do wiadomości. Jestem skrzywdzona w jakiś sposób. ale... Musicie zdawać sobie sprawę z tego, że tylko dlatego, że coś jest drogie tam, gdzie wy mieszkacie, to nie znaczy, że to coś jest drogie w innych miejscach na świecie. Ja pamiętam, jak byłam nastolatką i były Prizmy, i był już boom na Prizmy w internecie, i ludzie raczej zachwalali, ale były też negatywne opinie, to pamiętam, że i wtedy też miałam swoją pierwszą pracę i pamiętam, jak oglądałam te kredki na Amazonie, czy tam oglądałam recenzje innych ludzi, pamiętam, jak taka laska pokazywała, że wow, mam w końcu, zarobiłam, mam swoje pierwsze Prizmy, to był zestaw 12 kolorów. Mam, kosztowało $11 na Amazonie. I ja miałam takie girl. Ja wiem, że tam, nie wiem, może w jej lokalizacji ona potem musiała odprowadzić od tego jeszcze jakiś podatek, czy coś, jakieś pierdoły, ale nie jestem pewna. W każdym razie, pamiętam, jak ta laska się zachwycała tym, że ma kredki za $11.
Jakbym ja je mogła wtedy kupić za 11 dolarów, to bym była przeszczęśliwa, mimo że zarabiałam w złotówkach. I pamiętam, jak moja dniówka wtedy, no i wtedy najniższa krajowa za godzinę chyba to było około 11 dolarów właśnie. I ja wtedy też miałam najgorszą pracę możliwą. Znaczy, nie powiem, że najgorszą możliwą, ale wiecie, o co chodzi. Najgorsze warunki, najbardziej gówniana umowa, najniższa stawka, jaka jest możliwa. I pamiętam, że ja wtedy miałam dniówkę. Dziennie wychodziło mi chyba 80 zł, że zarabiałam wtedy. 8 godzin pracy, nie? Albo więcej, nie pamiętam. Znaczy nie więcej finansowo, do 80 zł. Nie wiem, czy 70 paru złotych nie zarabiałam. I wtedy, po całym dniu ciężkiej pracy, nadal nie było mnie stać na zestaw 12 kolorów Prismy, bo wtedy, żeby to kupić, ściągnąć i tak dalej, to trzeba było wydać, nie wiem, ze 150 zł. Czy 120. Przynajmniej ja mam takie informacje, to znaczy tak to działało wtedy dla mnie w moim świecie, w moich wspomnieniach. Może komuś kiedyś udało się to kupić taniej, ale to nie byłam ja. I pamiętam, że miałam wtedy straszny ból dupy, że Amerykanie tak bardzo narzekają. Znaczy są rzeczy, które oni mają z kolei droższe niż my, ale cały świat wtedy zachęcił się tymi Prismami i oni nawet je, te mniejsze zestawy mieli w Walmarcie, czyli w takiej biedrze trochę chyba. A w Polsce to był taki niedostępny owoc. Niedostępny, kuszący, słodki owoc. I pamiętam, że no przykro mi wtedy było, że laska w zasadzie za godzinę pracy może sobie kupić zestaw 12 kredek, a ja bardzo ich pragnę i po całym dniu zapieprzania z potem między pośladkami no nie jestem w stanie ich sobie kupić. No ale. No i właśnie, dlaczego ja o tym w ogóle mówię? No cena generalnie jest ważna, ale ja to cały czas mówię w kontekście tej serii Scholar. No i Amerykanie jak sobie obliczyli, że Scholary są tylko trochę tańsze, a niby są gorsze, to od razu kupią te. No i tak robili. Bardzo mało ludzi widziałam, żeby te Scholary kupowało, jak już to do recenzji. One były w takich plastikowych blistrach też sprzedawane, a te były sprzedawane w metalowych opakowaniach. Gdzieś je tutaj mam, ale nie chcę im się po nie sięgać. Opakowania jak opakowania. Do tego czasu zmieniła się szata graficzna, jest inny obrazek na tych pudełkach jest teraz niż wtedy, kiedy ja to kupowałam. Zwykłe metalowe pudełka z takimi plastikowymi tackami i tyle. Także to była jedna wada. Brak, czy tam niska dostępność, wysoka cena, smród, słabe wykonanie, bo jeżeli naprawdę mielibyśmy zapomnieć o tym, że te kredki fajnie się blendują i zapominamy o tym, to czy Was zachęca coś takiego wizualnie? To drewno z różnym kolorem po różnej stronie, jakieś nie wiadomo jakie. Ten smród, one w ogóle, pamiętam jak na opakowaniu było napisane, że po kontakcie z tymi kredkami trzeba dłonie umyć. I ja mam wrażliwą skórę i jak je trzymam w łapach, to czuję coś. Ciężko jest to opisać, ale czuję coś, czuję potrzebę umycia rąk. Także to nie jest jakieś wiła drzewo z jakiejś puszczy księżycowej zbierane o brzasku, nie? Estetycznie są średnie. Tak jakby w dotyku są słabe, są problematyczne właśnie przez to temperowanie i przez to, że lubią się łamać. No ale wtedy na rynku nie było zbyt wielu opcji. To znaczy teraz jest dużo takich rzeczy ze średniej półki, średnia półka się rozszerza cały czas, co jest ciekawe, ale wtedy nie bez powodu Prismy tak często były porównywane do kredek Colorino. Ja pamiętam, że kiedyś rzecz albo mogła być bardzo tania i słaba, albo bardzo droga i dobra. I ta jakość często szła w parze z ceną. Teraz tego samego nie można powiedzieć. Nie twierdzę też, że cena tych kredek jest uzasadniona, bo według mnie nie. Według mnie one są overpriced. No ale nie mam na to wpływu. Są klepane po taniości w Meksyku, przynajmniej wtedy były. No i mają te wszystkie wady, które wymieniłam. No ale jednak ludzie się w nich zakochali. I wtedy, jeżeli chodzi o takie najbardziej popularne kredki, to były właśnie Prismy i często były porównywane do Faber-Castella, do polichromosów. I to jest jak porównywanie, nie wiem, jabłek do pomarańczy. Dwie zupełnie różne rzeczy. I przez to, że
tych recenzjach zwykle na końcu wygrywała Prisma i to tylko dlatego, że ktoś mówił, że one się dobrze blendują i ja uznałam, że w takim razie to będzie też cecha ważna dla mnie, to bardzo chciałam mieć Prismę. Ale wiecie co, po latach doświadczenia i tak dalej, po posiedzeniu sobie trochę samemu w pokoju i po tym jak miałam właśnie chwilę, żeby eksplorować moje własne upodobania, moje własne potrzeby, dlaczego to lubię, czy ja w ogóle to lubię, czy ja to mam, bo widziałam to gdzieś, czy to mam, bo tego potrzebuję i faktycznie jest fajne, czy gdybym to zgubiła, to czy byłoby mi przykro i cała masa innych pytań. I dotarło do mnie dość niedawno, to było w tym roku, że ja po prostu wolę twarde kredki. Tak. Ja wolę twarde kredki. Albo inaczej. Wolę kredki, które można bardzo dobrze budować w warstwy, ponieważ ja często pracuję, przynajmniej obszarowo, warstwami. Dla mnie to jest ważne. I nie mówię, że prizmami nie da się nakładać warstw, bo można bardzo dużo warstw nimi nałożyć. Ale przez to, jaką one mają cechę charakterystyczną, właśnie to super mega blendowanie, to też nie przychodzi im z niczego, nie przychodzi im za darmo. Te kredki są po prostu tak skonstruowane, że jak już je wyblendujecie, no to one mogą błyszczeć, czy tam być śliskie, świecić się. I to jest efekt, którego ja nie lubię. Dlatego, że zwykle tam, gdzie ja mam najwięcej warstw, to są obszary, które ja bym chciała, żeby były ciemne. A jak coś odbija światło, no to jest problem, bo to jest dokładnie odwrotne do tego, czego ja pragnęłam, żeby tam było w tym miejscu. Marzy mi się trochę kredek od Derwent. To znaczy, bardzo bym chciała Derwent Artist sobie kupić w końcu. Derwent Artist i Derwent Studio. Studio to jest to samo co Artist, tylko że ten core jest cieńszy. Od liceum to jest moje marzenie. I nie kupiłam sobie nigdy tych kredek, a bardzo pragnę ich. I kiedyś sobie może kupię, ale... No właśnie zrozumiałam ostatnio, że ja wolę twarde kredki. I przez twarde nie mam na myśli suche, bo na przykład polikolory z Kohinora są dla mnie dziwne. Ja tutaj mam te 3 sztuki tylko dlatego, że były w pudełku subskrypcyjnym od Upgrade. Miałam w zeszłym roku, subskrybowałam przez pół roku Upgrade. To jest takie chyba, no na pewno to jest niemieckie. Już tam płacicie, co miesiąc wam wysyłają pudełko z jakimiś tam przyborami. No ale tak, mówiłam o tych kredkach z Kohinora. One są suche w uczuciu i po którejś warstwie robi się po prostu dramat. Robi się, tak bardzo się świeci ten wosk, czy co to tam jest, chyba wosk, że dla mnie to jest nie do użycia. Jeżeli coś po 3 warstwach, jak nakładam 4, jest już, no nie mogę pójść głębiej, nie mogę pójść dalej, to bardzo utrudnia mi życie. Bardzo. I to jest dla mnie efekt niepożądany. Pamiętam, że moje pierwsze kredki, które sobie kupiłam, a bardzo chciałam mieć profesjonalne kredki, jak byłam w liceum, to właśnie przez brak dostępności Prismy stwierdziłam, że dam szansę Kohinorom. Dam szansę polikolorom, dlatego, że mam je w moim lokalnym sklepie plastycznym. I jeszcze mogę je kupić z rabatem. No bo miałam wtedy bardzo hojny rabat 10%. Teraz nawet sieciówki tego nie robią, a kiedyś jak człowiek miał własny biznes, to mu zależało. Taka bardzo fajna pani miała, prowadziła swój sklep plastyczny. No uczniowie plastyka mieli 10% zniżki u niej zawsze na wszystko. A Paper Concept wysyła swoje bloki średniej jakości. W każdym razie. Kupiłam sobie wtedy polikolory, zestaw 48 kolorów i miałam takie wow, w życiu nie miałam tylu kolorów. No i to pewnie jest prawda, ale... Zaczęłam rysować tymi kredkami i po 5 rysunkach stwierdziłam, że one nie są dla mnie. No dlatego, że ten efekt był paskudny. Teraz jak mam trochę większego skilla, ja nie mówię, że on jest jakiś super. Ja szczególnie nigdy nie uczyłam się niczego tak naprawdę i miałam długą przerwę od rysowania, ale mam inne podejście trochę do rzeczy. I może nawet
to by jakoś wyglądało, ale wtedy ja byłam załamana tymi kredkami i odsprzedałam je po taniości. Nie pamiętam gdzie, chyba na Facebooku, na jakiejś stronce sprzedam, zamienię coś tam. Także potem no, nie miałam kredek. No a później miałam pryzmę na 18. W zasadzie dostałam te pryzmy na 18. Bardzo chciałam je mieć. Dostałam je. Byłam przeszczęśliwa. One ze mną jeździły wszędzie. Wszędzie ze mną jeździły. No, byliśmy nierozłączni. A później przestałam rysować kredkami. Zresztą w ogóle przestałam rysować na pewnym etapie. Ale to, co jeszcze mogę powiedzieć, to to, że niby ten produkt jest wypychany jako coś, co jest profesjonalne, top shelf dla artystów, artist quality i tak dalej. Ale powiedzcie mi, kurwa, co to jest? Co to jest? To jest coś... Znaczy, ja ubolewałam nad tym faktem już u smoczycy w komentarzach, ale pewnie nie śledzicie mnie tak obsesyjnie w internecie. Nie przekonacie mnie, że jakaś firma wypuszcza w zestawie 36 kolorów. Ja bym rozumiała, że jakby to był zestaw 150 czy 200, to już tam pod koniec to już naprawdę dopychacie. Dopychacie czym się da. Ale kurwa, w zestawie 36 kolorów złota i srebrna kredka. I to jest wersja, i to są kredki premium, artist quality. Hell no! Nie! To jest bardzo mocny red flag. Nie wiem, czy to wynika z niewiedzy, czy klienci prosili, czy producent tak naprawdę nie wierzy w zajebistość tych kredek, tylko to tak... Tak to reklamuję, żebyś zapłacił. No nie korzystam z nich za bardzo, no nie korzystam z nich i szkoda, wolałabym mieć dwie szarości, naprawdę, w zestawie 36. Może to nie jest bardzo mało kolorów, ale to nie jest dużo kolorów. Kredkami, w kredkach jest tak, przynajmniej dla mnie, że ja lubię mieć dużo kolorów. W farbach spoko, w farbach mogę przyjąć challenge, mogę jednym kolorem, dwoma, trzema. No ale w kredkach, znaczy no wiadomo, też się da, ale ja wiem, że nie będę się cieszyła z tego. Ja wiem, że to nie będzie zbyt pleasant experience, więc why? Prisma why? Także prismę, tak sobie trochę ponarzekałam, w międzyczasie naostrzyłam w większości. Tutaj widzicie, że brązy są bardzo lubiane przeze mnie, a przynajmniej były. Ja prawdopodobnie teraz będę się sięgała po trochę inne kolory niż wtedy sięgałam, chociaż nie wiem, girl, zobaczymy. Ja wtedy widziałam świat, wydaje mi się, trochę inaczej, to znaczy ja miałam fazę na brązy. I w wielu przypadkach ten brąz albo dominował jakąś pracę, albo zaczynałam od brązu, albo był akcentem, ale zawsze był albo jakiś brąz i dla mnie to był wtedy kolor, który ja widziałam wszędzie i był klasyczny dla mnie w moim rozumieniu wtedy. I bardzo lubiłam żywy, jaskrawy czerwony, no wiadomo, żeby wyrazić, nie wiem, frustrację, ciężkie emocje. No i indygo, żeby to trochę zneutralizować. To były moje ulubione kolory. Co widać po zużyciu. Ale no niektóre są zużyte dlatego, że się łamały. Niektóre są zużyte, no bo były po prostu używane. Tak to wygląda. Myślę, że jest to dość satysfakcjonujące. No i co? No i postaram się coś nimi narysować. Na jakim papierze mam to zrobić? Nie wiem. Nie wiem. Przygotowałam sobie Canson Student. Nie wiem w ogóle, czy ma sens robienie swatchy. No nie wiem, mogłabym zrobić z tego 5-minutowy filmik, gdzie 3 minuty to są swatche same, ale nie zrobię Wam tego. I to jest kolejna rzecz, o której chciałam rozmawiać, że według mnie te kredki mają dwa rodzaje recenzji w internecie. Albo to jest taka naprawdę z pompą recenzja, że ktoś odwala, robi jakąś dużą pracę i rysuje najlepiej realistycznie, żeby właśnie pokazać, jak dobrze te kredki się blendują. Jakby wykorzystać ich pełny potencjał, chociaż jakby ktoś abstrakcję zrobił, to też świat by się nie skończył. Też jakby rzeczy mogą się blendować wtedy, no ale nieważne. Albo ludzie lubią walnąć nimi coś realistycznego, powiedzmy, albo lubią przez 2 godziny robić swatche. Więc może mój filmik dzisiaj to będzie trochę taki pośrodku, tak mi się wydaje.
Taką mam nadzieję. Wzięłam tutaj sobie taki blok, który w Empiku kupiłam na promce kiedyś. Chociaż ja nie wiem, czy to jest tego warte. No ale jego jedyną wadą było to, że tu jest urwane. Nie miałam nigdy tego papieru. W sumie mogłabym połączyć trochę markery z kredkami, ale jak już mam coś robić markerem, to chcę mieć jakiś szkic. A ja nie chcę szkicować. Nie chce mi się tego robić. Po prostu. Dlatego tego nie zrobię. O, powrót do korzeni, moi drodzy. To byłby też fajny filmik na rozmawianie o... Bo to też było... Ten temat był poruszony przez moich widzów. Inspiracje. No ale tak, ja uważam, że nie da się żyć i nie mieć w ogóle żadnych inspiracji, bo wydaje mi się, że wszystko, co nas otacza, ma na nas wpływ. Dobra, zacznę tak i zobaczymy, co dalej. Jakbyście byli tutaj po visuals, to byście tu nie byli. O, zacznę od tego koloru. Średnio go lubię. Co to jest w ogóle? Mulberry. 995. Niech będzie. No i właśnie są... O, o właśnie, kolejna wada w prismach. Nie trzeba było długo czekać. Kolor tej obudowy, tego barel, nie zawsze odpowiada kolorowi tego trzonka, chciałam powiedzieć. Rysika. Tutaj jest ciemne. Jest to ciemny fiolet zgaszony, taka brudna śliwka. A to jest róż. To jest róż. No. Powiem tak, czy są te kredki przyjemne? Są. Tak, ja czuję, że one są przyjemne. Czy są warte hype'u? Nie wiem. Czy da się je kochać? Da się je kochać. O tak. Ja nadal w sumie je kocham. Dawno ich nie używam, ale... Ale w sumie to kocham te kredki i jakbym... Jakby ktoś mi kazał rozwalić 8 stów, tak dał i powiedział, słuchaj, to pochodzi z nielegalnego źródła, musisz to spieniężyć, znaczy zainwestować w coś, to bym kupiła pudełko Prism. Nie wiem, ile można kupić za 800. 48 kolorów. To w sumie nie jest dużo. W sumie lipa. To nie zrobiłabym tego. Kupiłabym sobie na sztuki. Wszystkie te, które mi się podobają. O, tak bym zrobiła. Z drugiej strony, no właśnie. Ja mam licealne marzenie Derwent Artist i studio. No i niestety Derwent w zeszłym roku oni okroili linię studio, bo stwierdzili, że ludzie nie kupują tych kolorów, które są w zestawie 120, bo im się te kasetki nie sprzedały. No ludzie święci, ludzie tych kasetek nie kupowali, bo są drogie, a na sztuki kupowali. No i problem, bo wycofują kolory, których wielu ludzi, zwłaszcza artyści botaniczni, z tego co słyszałam, używali. No i widzicie, no. Jak to błędnie można przeanalizować rynek, zapotrzebowanie. Chociaż Derwent właśnie wydaje mi się z taką marką, która bardzo słucha swoich klientów. I według mnie to wynika z tego, że albo świadczy o tym to, że mają tyle rodzajów kredek. Wypuszczają różne i te kredki różnią się od siebie faktycznie. No ja ostatnio zakochałam się w kredkach Chroma Flow i one są porównywane do Prism, ale to było w styczniowym, UAS, nie widzieliście tego, w styczniowym Art Hallu to było. Poszłam do Matejki, bo jest obok lekarza i na pocieszenie sobie kupiłam te oto kolory na sztuki i powiem wam, że ja też je kocham. Też je kocham. I one są dość niedrogie, wynika to z tego, że ten core jest cieńszy, nie przeszkadza mi to. Ja ich nie zużywam masowo. No i to drewienko jest mega lekkie. No ale cena jest niższa. Dzięki temu kredka nie kosztuje 15 zł, tylko 7 za kolor czy ileś tam. No i marzy mi się duży zestaw tych kredek, żeby właśnie mieć dużo kolorów w końcu, bo przez większość życia ja bardzo nie chciałam mieć zestawu 12 albo 24. Dla mnie to była po prostu potwarz.
że te banalne takie kolory, których ja nienawidzę, one są w tych zestawach. Ja zawsze chciałam mieć trochę inne kolory, właśnie takie jak ten. Takiego koloru nie ma chyba w zestawie 24, na pewno nie ma w kolorze 12. No ale duże zestawy dużo kosztują. No a jak wiele osób w młodym wieku, ja byłam broke po prostu. Broke w liceum. Prawdopodobnie teraz sobie to odbijam, kupując te wszystkie rzeczy. Nie przeszkadza mi to, ja się cieszę. I am happy for me. Tak by to wyglądało. No, jak widzicie, nie wiem, czy dość szybko gubią ten szpic, no ale dość szybko gubią chyba szpic. Ale tak samo te kredki od karandasza Lumisie. Ta kredka wygląda trochę na zużytą, zjechaną, a ja nią zrobiłam jeden rysunek A4, więc Lumisie akurat wiem, dlaczego ludzie je lubią, są fajne, ale one na mnie nie zrobiły takiego piorunującego wrażenia. Zdecydowanie dużo większe wrażenie zrobiły na mnie Chroma Flowy, tu w ogóle nie ulega wątpliwości. No i prizmy, no wiadomo, no, w czasach jak prawie nic nie było, znaczy coś tam było, ale nie było tego tak dużo jak teraz. To prizmy to naprawdę było fajne. To naprawdę była fajna rzecz, one wszędzie ze mną chodziły, nawet do szkoły je zabierałam do plecaka. No, ukochane. Treasured item. Usta bardzo źle mi zawsze wychodzą, ale tak naprawdę nigdy się im nie przyjrzałam, więc to pewnie dlatego. A oczom się przyglądałam. Oczom się przyglądałam. Dobra, co ja tutaj chcę osiągnąć? Nie wiem, ale usta no niby nie podobają mi się, są szerokie. Z drugiej strony tutaj z tymi źrenicami no niby by to pasowało. No ale nie podoba mi się. No ale trudno. Także tak, powrót do korzeni. Czyli Canson Student. Na tym papierze też długo nie rysowałam. I był to błąd, ponieważ jest to papier bardzo fajny. On do kredek, miodzio. Nawet akwarele wytrzymuje. Ja nie mówię, że akwarela dobrze w tym wygląda, ale on ją wytrzymuje. To znaczy, on się pofałduje, ale jak chcecie gdzieś jakiś akcent kolorystyczny dodać, coś sobie tak na w miarę płasko wypełnić, to może być dobry papier do tego. Tusz, bardzo ładnie tusz rysunkowy na nim wygląda. Właśnie. Kiedyś tuszem rysowałam w tym papierze. Też było kozacko. Fajnie błyszczał, tak. Organicznie, że tak powiem. No właśnie, to jest ciekawe, bo teraz się zastanawiam, co powinno się znaleźć w recenzji. No, myślę, że przybliżyłam wam zarys jakiś historyczno-kulturowo-społeczny. Jeżeli chodzi o te kredki, kolory na pewno widzieliście. Powiem tak, dość standardowe 36, no niestety jest złoty i srebrny, no i są kolory skóry. To znaczy w zestawie 36 były dwa skin tony chyba. Czyli PC 30, 939 oraz PC 927. Tak mi się wydaje, tak samo ułożone w piórniku. Więc chyba tak było. No i widzicie, muszę już temperować. Muszę już temperować. No, te kredki się zużywają. Po prostu jak się ich używa, no to je zużyjecie. Dla kogoś to może być plus, a dla kogoś nie. Ale powiem wam, że po czasie doceniam naprawdę polichromosy. One nie były chyba wtedy docenione na tyle, na ile zasługują. Przynajmniej ja mam taką opinię teraz po czasie. I one teraz w porównaniu z tym, ile inne kredki kosztują, na przykład Holbeiny, overpriced, bo też są importowane, no to chyba 8,90 kosztują polichromosy albo coś takiego za sztukę. W tych czasach to nie jest chyba zła cena, nie? Kiedyś niedostępny, zakazany owoc. A teraz można zamiast kawy sobie kupić kredkę. Albo dwie. Chyba bardziej dwie, nie? Dobra. Czerwone źrenice. Nie wiem dlaczego. Nie wiem po co. Nie wiem, czy kiedykolwiek robiłam czerwone źrenice.
fioletowe. Co to jest? Violet 932. W pryzmach brakuje mi takiego consistency, nie wiem jak to powiedzieć. Chociażby w veritinach, które bardzo lubię i powinny się tutaj pojawić. W zestawie 12 kolorów veritinów jest kolor indygo, który kocham. A w zestawie 24 go nie ma. I ja mam takie zjechane indygo. Chyba to z indygo, zaraz zobaczę w piórniku. No i jest problem. No a ponieważ te kredki nie bardzo się przyjęły w Polsce, no widziałam jedną recenzję tych kredek, ale ona była negatywna. Trochę się boję, że będą niedostępne. Z drugiej strony, czy powinnam rozpaczać? Może trzeba iść do przodu. Okej. Okay. Ładny fiolet. Co wam mogę powiedzieć? Ładny fiolet. Także te kredki to był taki bardzo ważny etap w moim życiu. Bardzo sobie je wtedy ceniłam. Były dla mnie czymś wyjątkowym, specjalnym. Były czymś, dzięki czemu czułam się lepiej. Czułam się wyjątkowo, czułam, że mogę robić po prostu niemożliwe wręcz rzeczy, że to blendowanie jest zupełnie inne od tego, które ja byłam w stanie osiągnąć innymi kredkami, którymi wtedy pracowałam, to znaczy z którymi miałam doświadczenie, czyli Colorino i Kohinoor. Chociaż Colorino to są naprawdę spoko kredki. Ja naprawdę polecam Colorino. W takich pieniądzach naprawdę spoko rzeczy można nimi robić. O, znowu trzeba by zatemperować. Tak to wygląda. Robi się dziwnie, zaczyna się robić dziwnie z tym rysunkiem. O. No. Myślę, że jakbym się postarała, mogłabym zrobić challenge i zużyć te kredki. Spróbuję wam ustawienie troszkę zmienić, bo... Może byście coś fajniej mogli zobaczyć. Przyznam szczerze, że mam Magic Arma, ale nie wiem, czy mi się świetnie z nim żyje. O, teraz jest bardziej po ludzku. Dobra. Nie wiem, co robię, ale nie przeszkadza mi to. Ja nauczyłam się lubić to uczucie. A może je ignoruję? Nie wiem w sumie. Jezu, nie wiem, czy jestem gotowa na takie głębokie rozkminy dzisiaj. Dobra, ja to sobie będę coś tam, nie wiem, robiła z tym. A może wam opowiem, co tam u mnie ostatnio. Nie, żeby wiele się działo w moim życiu. Moje życie ostatnio jest takie dość spokojne, że tak powiem. Ale zaczęłam mieć problemy ze snem. To znaczy, ja mam bardzo długą historię problemów ze snem. Różnego rodzaju. Spanie za mało, spanie za dużo, przerażające koszmary, wpływające na jakość życia. Dużo, dużo różnych rzeczy. Ale wiecie, od ostatnich 2 czy 3 lat ja zaczęłam spać normalnie. Znaczy 2-3 lata temu zaczęłam spać normalnie. Miałam normalne spanko. Byłam zmęczona, czasem sobie troszkę popłakusiałam przed spankiem, jak większość dorosłych ludzi chyba w tym kraju. No i zasypiałam i to było takie po prostu out, nie ma mnie. Ciemno, no i budzę się potem. No i czasem jakiś sen, czasami bez snów. Właśnie zaczęłam nie mieć snów, o. Nie, żeby mi to jakoś przeszkadzało. No i budziłam się, no nie powiem, że super wypoczęta, ale tak, że no mogę funkcjonować. I to wszystko zmieniło się w zeszłym roku, w listopadzie. To był moment, kiedy pierwszy raz zostałam, od długiego czasu pierwszy raz zostałam sama w domu. I jakoś tak mi to rozregulowało, nie wiem, psychę, że przestałam spać. I od listopada, jeżeli ja nie wezmę sobie jakiejś melatoniny, czy jakiegoś tam happy sleep, to nie śpię. To znaczy, w końcu, po kilku godzinach leżenia koło, nie wiem, 4 rano, mózg mi się wyłączy, no i odpłynę. No ale to nie jest super sytuacja, to nie jest super spanko. No i
też znowu miałam wrażenie, że no jest okej, tam brałam tą melatoninę, czasem nie wzięłam, ale już zasypiałam. I w tym tygodniu, nie wiem, czy to jest jakiś wewnętrzny przeżywany stres, czy to jest zmiana pogody, bo była fala upałów, później było ochłodzenie, burza, teraz znowu jest fala upałów. I nie wiem, czy to jest zmiana pogody, czy stres, chociaż wiecie, jak ktoś się mnie pyta, czy ja się stresuję, to jest dla mnie śmieszne trochę. Oczywiście, że się stresuję. Ja jestem steroryzowana różnymi myślami i moje ciało reaguje na to. Na przykład bardzo mocno czasami bez powodu ściskam zęby. Ja mam krzywy zgryz i dentystka mi proponowała wyprostowanie tych zębów, no bo są nierówno ścierane przeze mnie, a mocno je naciskam. No i najprawdopodobniej w życiu dorosłym na spaniu rozwalę sobie zęby. To jest możliwe. Dentystka powiedziała, że... Chociaż już kiedyś to słyszałam od dentysty, ale w bardzo niefajny sposób mi to przekazał. Mianowicie byłam u niego, bolał mnie ząb. Zrobił mi tego zęba, a potem zaczął mnie straszyć i terroryzować. No i wiecie, na słabych punktach zaszczutych kobiet w tym kraju, czyli insecurities odnoszące się do ich ciała i urody. Bo z jakiegoś powodu wiele lekarzy, u których byłam, albo historie, o których słyszałam, to lekarz bardzo się powoływał na argument, że kobieta zbrzydnie i to jest straszne i musi coś zrobić. No i on zaczął mnie straszyć, że ja zostanę oszpecona, ja się oszpecę, jeżeli nic z tym nie zrobię. A miałam wtedy 17 lat i słuchałam go, nie? Byłam przestraszona trochę, miałam reakcję emocjonalną na to. Teraz to bym miała takie, no pierdu, ja posłucham, wróciłabym do domu, przemyślałabym to sobie na kanapie, ale wtedy byłam wystraszona, bo byłam młodą osobą, i ktoś mi groził, że stanę się brzydka. No i on mi groził, że jak z tym nic nie zrobię, to się oszpecę. Oszpecę się, dlatego że mi się zapadnie wszystko. Szczęka mi się zapadnie. Zrobią mi się doły w policzkach i będę brzydka. I że jak będę dorosła, to mi się to stanie i będę brzydka. Więc powinnam pójść do jego siostry, bo jego siostra aparaty w gabinecie obok drzwi, obok robi aparaty na zęby. Nawet poszłam na odlew szczęki. Tak mnie straumatyzował. No ale nie pociągnęłam tego tematu dalej. Skonsultowałam to później z innymi dentystami. Powiedzieli, że tak, mam krzywy zgryz, ale raczej nie dojdzie do czegoś takiego, że obudzę się kiedyś w wieku 40 lat i będę miała wykrzywioną dziurę w twarzy, bo mnie straszył, że wręcz dziura mi się zrobi w policzku. Taka zapadnięta, paskudna. No, dentyści, z którymi to konsultowałam, powiedzieli, że raczej nie, ale powiedzieli, że warto przemyśleć aparat na zęby, dlatego że mam dość duże są te zęby, są w miarę ładne, są bardzo słabe i dziurawe, ale są ładne i warto by było je wyprostować. Nie wiem, czy się na to zdecyduję, to jest duża rzecz, no ale w każdym razie mam krzywy zgryz, mocno ściskam te zęby, ostatnio coraz bardziej. No i przestałam spać, to znaczy kilka dni pod rząd ostatnio spałam po 3 godziny. Nie wiem czemu, to nie jest to, że ja mam, nie wiem, małe dziecko i nie śpię, albo mam psa i nie śpię, albo nie wiem, chodzę do roboty i nie śpię, bo ktoś mi coś w pracy powiedział. Ja sobie tam troszkę coś tam robię, na tyle na ile mam siłę i ochotę. A później zamykam temat. Złapało mnie to, dogoniło mnie to. Nie wiem, na co to jest reakcja. Myślę, że bardzo przeżywam jakieś tam dramaty rodzinne, które się dzieją u mnie w rodzinie. No i spałam kilka dni pod rząd po 3 godziny. Ostatnio miałam taką noc, że spałam między północą a pierwszą w nocy. Obudziłam się o pierwszej. Leżałam w łóżku do 6 rano, nie śpiąc. I tak trochę rozważam, a może sobie wstanę, pójdę, pogram w gry, porysuję. No ale stwierdziłam, Boże, ja będę zombie, no póki mogę leżeć, powinnam leżeć chyba. I zasnęłam o 6 rano,
Przespałam się 2 godziny, no i o 8 wstałam, no bo do roboty. Pracuję zdalnie, trochę, parę godzin. No i musiałam wstać. No i potem już zaczęłam dzień, ja nie drzemałam, ja mam problem z tym, żeby zasnąć. Ja muszę być naprawdę cierpiąca albo chora, żeby w ciągu dnia zasnąć. No i chodziłam trochę jak zombie, ziewałam o 15, o 14, o 12, myślałam, że już jest wieczór. Nic nie pomagało, ani woda, ani ruch, ani kawa, to już nie mówię, no kawa tak naprawdę nie powinna tak działać, po kawie jest ten caffeine crash i tak dalej, ale wiecie, lubię kawkę, to sobie nie odmówię. No i chodzę zmęczona ostatnio, po prostu tak się chciałam pożalić. Zmęczona, słabo mi, czuję się, nie wiem, niedotleniona, mam coraz częściej bóle głowy, które są niefajne, a ponieważ, no właśnie nie wiem dlaczego, ale nie wiem jak też tak macie, to dajcie znać. Mam tak, że z jakiegoś powodu nauczyłam się ignorować mój własny ból i cierpienie fizyczne. I to jest tak patologiczne u mnie, że ja potrafię nie wiedzieć o tym przez kilka godzin, że boli mnie głowa. A inni ludzie to widzą, że ja mrużę oczy na światło albo coś, że inaczej chodzę, inaczej mówię, inaczej się zachowuję. A mi to zajmuje kilka godzin, żeby sobie uświadomić, że mam ból głowy i że w ogóle mogę coś z tym zrobić, że ja mogę poprawić moją sytuację. Na przykład wziąć lek przeciwbólowy albo się położyć. Nie wiem, jakoś tak mam taki zwyczaj ignorowania własnego dyskomfortu. Według mnie to jest patologia jakaś. Nie wiem, z czego to wynika, no ale tak jest. No i właśnie przez to, że pogorszyło się spanie, to mam coraz częściej też te bóle głowy różne. Niektóre migrenowe, niektóre ciśnieniowe, niektóre po prostu, niektóre czasami mi dzwoni tak jakby po wszystkich zębach, albo takie bóle fantomowe w miejscach, gdzie mam wyrwane ósemki, ich już tam nie ma, ale boli. No i tak to ostatnio u mnie wygląda. Z tego powodu robiłam mniej filmów, jest więcej tematów, mam więcej rzeczy. Mam lepszy kontakt z widownią tam w komentarzach i w ogóle mam Discorda, zapraszam Was bardzo na Discorda. Na razie jest fajnie kameralnie, raczej tak zostanie, to znaczy ja się nie spodziewam, że będę miała kiedykolwiek Discorda, na którym będzie parę tysięcy osób, ale jest fajnie kameralnie, jest parę aktywnych osób, no i sobie tam rozmawiamy naprawdę spoko, na różne tematy. Więc polecam, jeżeli jesteście zainteresowani pogadaniem z nami, są różne osoby, są streamy z gier, jedna osoba gra więcej w gry i streamuje czasem te gry. Są ludzie z różnymi doświadczeniami, jest osobny tak jakby kanał na rozmawianie o materiałach różnych, jest dużo porad, są pytania, no generalnie jest ciekawe, dla mnie to jest bardzo ciekawe miejsce i ludzie są aktywni, czego się trochę nie spodziewałam, bałam się, że będzie lipa i tak będziemy siedzieli, patrzyli na siebie, ale faktycznie te osoby na razie, które dokończyły, wykazały się taką aktywnością. Także spoko, jest to dla mnie bardzo miłe, jestem za to bardzo wdzięczna. No i tak jak mówiłam, jak ktoś jest ciekawy, możecie dołączyć do tego Discorda. O. Oczko. No i widzicie, w prizmach fajne jest to, że jest jakiś żywy czerwony, ale ja mogę na niego nałożyć coś innego, już go nie ma. One się dość dobrze nakładają w warstwy. Ale nie powiedziałabym, że idealnie. Nie powiedziałabym, że idealnie. One też się ślizgają trochę. No i tak, co jeszcze mówią w takich recenzjach o pryzmach? Zwykle mówią, że to są kredki wax-based. No, znaczy na pewno one są w odczuciu woskowe. Ale ja gdzieś dotarłam do info, że to nie jest takie proste, żeby powiedzieć, czy coś jest wax-based, czy oil-based. Najlepiej by było, jakby producent się skontaktował ze mną i mi powiedział, ale do tego raczej nie dojdzie za szybko. Myślę, że świat na razie nie wie, że istnieje. Ale
Znaczy ktoś tam wie, no. Smoczyca na przykład wie, jeżeli ogląda, to pozdrawiam. Srebrna igła wie, jak ogląda, to pozdrawiam. Aha, gdzieś tam ktoś pisał chyba Art Gear Guy. Bardzo profesjonalny kanał z długą tradycją na YouTubie. No i on właśnie mówił, że on, no a on akurat ma kontakt z producentami. I kiedyś pamiętam, powiedział albo napisał w opisie, że to nie jest w sumie takie proste, żeby powiedzieć, czy coś jest oil based czy wax based. Dlatego, że zwykle te oba składniki tam są, tylko są w różnej proporcji. No ale wiecie, wtedy w tych czasach, o których ja mówię, czyli parę lat temu na YouTubie, łatwo było wrzucić coś do takiej kategorii, dlatego że te kredki się różnią bardzo od siebie. To znaczy, ja mówię teraz o pryzmach i o polichromosach od Faber-Castella. One są bardzo różne od siebie. I łatwo było wtedy opisywać, o, jaka jest różnica między nimi. Ja wam pokażę, wypisałam to sobie w zeszyciku. Te są oil-based, a te są wax-based. Naprawdę jest taka, że nie wiem. O, coś zaczęło chrupać. Tak jakby tam był jakiś kawałek twardy w tej kredce. O! Coś jest w rysiku. Lipa! That unlocked another memory. O, chyba złamałam kredkę, nie. To odblokowało wspomnienie o prawie każdej rzeczy. O Jezu, tak, złamałam kredkę. Patrzcie, ludzie, wydarzyło się na wideo. Bez scenariusza. To mi przypomniało o niektórych rzeczach z renesansu, które wyrzuciłam albo za psi hajs odsprzedałam kiedyś ludziom. Tak naprawdę, że no nic z tego nie miałam w zasadzie. Przesyłka i na kawę. W produktach z renesansu niektórych ja mam taki problem, że oni tam, mam takie wrażenie, jakby autentycznie stanął chłop z workiem piasku i sypał, albo żwiru. W wielu ich produktach miałam takie sytuacje, gdzie coś czymś maluję. Najczęściej to były farby. Kredek za bardzo nie miałam. Miałam jedną srebrną, więc się nie wypowiem na temat ich kredek. Ale miałam ich ołówki na przykład. I z ołówkami było to samo, że sobie rysujecie albo malujecie i nagle jest tak jakby piach, jakiś taki wypełniacz, taki nie wiem, gunwo jakiegoś schodnika zgarnięte. Widać to było, zwłaszcza na tych akrylach. One były dość popularne u mnie w liceum. Niektórzy ludzie je kupowali. Dla mnie one były paskudne, bo one miały właśnie taką. Robiły teksturę. Farby, które nie były opisane jako farby dające teksturę, miały teksturę przez to, że oni tam wpieprzali te jakieś takie rzeczy. I to było też z gwaszem renesansu. Ja kiedyś miałam gwasz renesansu. Po dwóch użyciach spakowałam go, odsprzedałam za, nie wiem, dychę albo dwie. Komuś, kto chciał. Więc i tam było to samo, tak jakby piach tam był po prostu. W takich naprawdę fajnych rzeczach nie przytrafiły mi się takie sytuacje. Chociaż trafiają się sytuacje, że jeden kolor jest bardziej tępy od innych, czy tam jest inny. To wynika z różnych rzeczy, na przykład pigmentu, albo ten pigment z tym spoiwem, żeby stykał w tej temperaturze, trzeba pozmieniać to, tamto, sramto. To jest generalnie trudna rzecz. I to nie to, że jestem wybredna. Ja po prostu miałam dużo rzeczy w rękach i jak coś nie sprawia mi przyjemności, to ja tego nie chcę robić. Po prostu ja. Ten moment, kiedy ja siadam i rysuję, to ma być moje szczęście. Po prostu. To ma być moja szczęśliwa chwila dla mnie. I tutaj nie ma miejsca. Powtarzam, nie ma tutaj miejsca na jakieś porażki, na jakieś shortcuty, że nie wiem. Żeby wypełnić masowo tubkę farby, ktoś wrzuca tam pół worka piasku. Nie ma tutaj miejsca na to. I muszę powiedzieć, że ja z tego powodu płakałam. To znaczy, parę razy marka Renesans doprowadziła mnie do łez.
bo lubią się nakręcać. Ten marketing, zwłaszcza teraz, jest nakręcany jako taka: o, supermarka, warsztaty w domu dziecka, to staramy się, żeby te art supplies były affordable dla wszystkich, ale żeby jednocześnie miały bardzo wysoką jakość. No i niektóre produkty mają wysoką jakość, a niektóre nie. Niektóre produkty działają w jednym wariancie, ale w drugim nie. Na przykład pędzle. Na Discordzie ostatnio o tym rozmawiałam. Jedna osoba mnie zapytała, co ja w ogóle lubię z renesansu, i to było bardzo dobre pytanie, bo ja mam bardzo dużo do powiedzenia w tym temacie. No, ale nie wiem, czy zaczynać teraz ten temat. Trochę się zagubiłam, to znaczy muszę się zastanowić, co ja robię. Fajny kolor, indygo. No, Can't say I'm surprised. Dobrze, jak wy to widzicie? Sprawdzę sobie. O, no, spoko to widzicie. Ja nie mówię, że żeby zrobić coś takiego, macie sobie kupić pryzmy. To nie jest film tego typu, nie. Dla mnie to jest bardzo special moment, bo po latach biorę mój blok z liceum i kredki z liceum i coś w nim robię. I muszę powiedzieć, że mi się to podoba. Ale jeżeli chodzi o żywe kolory, Colorino też ma żywe kolory. Just saying. Miałam kiedyś te kredki Jumbo. No i właśnie, jak szłam do liceum, no to rysowałam, wiadomo. Zaczęłam się wtedy interesować bardziej rysunkiem, bo rysowanie to nie była moja pierwsza, tak jakby, albo to nie była dla mnie oczywista pasja. Ja w dzieciństwie bardzo interesowałam się biologią. Byłam dobra z matematyki. Lubiłam rozwiązywać zagadki różnego rodzaju. Przyroda to był mój ulubiony po prostu przedmiot. Dla rozrywki czytałam sobie jakieś tam książki, atlasy przyrodnicze i tak dalej. I chciałam zostać naukowcem. To było moje marzenie pierwsze. Później zrozumiałam, że nic z tego nie będzie, ponieważ moje życie wtedy było dość smutne. To znaczy, miałam kochających rodziców, ale moja sytuacja na tym świecie wcale nie była zbyt dobra. Główną przyczyną tej sytuacji były problemy ekonomiczne, które bardzo rzutowały na moje samopoczucie, na moje zdrowie, na moją umiejętność skupienia się. I ja wtedy jako dziecko bardzo źle się oceniłam. Ja się oceniałam bardzo negatywnie. Ja czułam, że jestem nikim i nic nigdy nie osiągnę. I w ogóle po co żyję? Ale przy okazji mojego jakiegoś załamania nerwowego, którego doświadczyłam w szkole, jak znęcała się nade mną i nad innymi stara nauczycielka od matematyki, która dorabiała sobie na emeryturze, zauważyłam, że mój kolega w ławce obok, bardzo utalentowany, rysował ją, tak żeby się odstresować, trochę odgryźć. No bo co może zrobić dziecko? No właśnie niewiele. I pamiętam, że spodobało mi się to i poczułam, że ja też mogę moje trudne, skomplikowane, przykre emocje przelać na płaską kartkę papieru. Nie mogłam za bardzo mówić, a gdy mówiłam, to mówienie nie przynosiło żadnej zmiany, ale mogłam się wyżyć na papierze. I zaczęłam wtedy rysować. I to były bardzo creepy, straszne rysunki. Albo rysunki do moich opowiadań, bo ponieważ moje życie było dla mnie wtedy bardzo przykre, to bardzo lubiłam uciekać w świat fantazy. Ja wymyślałam różne scenariusze, opowiadania pisałam, postaci osobno sobie pisałam. I albo robiłam ilustracje właśnie do tych scen. Albo to były creepy rysunki takie, żeby się wyżyć po prostu emocjonalnie. Bo nie miałam za bardzo innych opcji, żadnego outletu. Nie chodziłam na żaden sport, nie byłam agresywna wobec innych, więc nie mogłam pobić kogoś za bardzo. I tak stanęło na tym. I wtedy stwierdziłam, że
W sumie nawet to mi to trochę wychodzi, bo innym dzieciom się podoba. Twierdzą, że fajne, robię rysunki. W sumie to chyba jestem kreatywną osobą. To ja bym chciała pójść do liceum plastycznego, żeby ktoś mnie tam fajnie nauczył rysować, to sobie będę robiła ilustracje do własnych opowiadań na lepszym poziomie niż robię to teraz. I tak się w zasadzie zaczęło dla mnie rysowanie. Jako taka umiejętność odkryta, czy umiejętność, nie wiem, czy mogę używać tego, znaczy mogę używać tego słowa, ale nie wiem, czy chcę. Takie zajęcie odkryte w wieku, nie wiem, lat 12. Wcześniej wiadomo, coś tam rysowałam, malowałam, ale nie przywiązywałam do tego dużej wagi, czy tam uwagi. Raczej nie byłam w szkole chwalona, ale to jest temat rzeka. Nie wiem, jak bardzo chcę mówić o mojej szkole, ale moja podstawówka była traumatyczna. Kadra nauczycielska była straszna. Pamiętam do dzisiaj, jak pani z plastyki, która tak była panią z plastyki z braku laku, bo nie było żadnej innej osoby, ona uczyła religii, stała nade mną i krzyczała po mnie, że moje farby są do dupy. Ja miałam wtedy 8 lat. Co ja miałam zrobić? Obrabować bank, pójść potem do sklepu i wiedzieć, które są dobre? Im jestem starsza, tym bardziej czuję wściekłość na wszystkie osoby dorosłe, które mnie otaczały w moim dzieciństwie. Bo wykazały się po prostu przewlekłym brakiem rozumu i empatii. Także no, nikt mnie w podstawówce za nic nie chwalił. Poza moją mamą, która była ze mnie dumna, bo wygrywałam konkursy recytatorskie, byłam wiele razy czytelnikiem roku w bibliotece. No ale poza tym, poza najbliższą rodziną, ludzie na zewnątrz nie widzieli we mnie niczego fajnego, a przynajmniej takie miałam wrażenie. No więc ja też o sobie myślałam raczej negatywnie. I ja po prostu uznałam, że rysowanie to jest coś, co mogę spróbować zrobić. No i poszłam potem do liceum plastycznego i to jest zupełnie inna historia. Straszne to było. Jest parę filmów o tym, jak to jest w plastyku na YouTubie. Nie oglądałam ich. Ja to przeżyłam na swojej skórze. I myślę też, że dużo zależy od szkoły. U mnie ta moja szkoła była taka dość prestiżowa w Polsce i atmosfera była bardzo skisła. No i rezultat był taki, że po tej szkole przestałam rysować. I trochę stwierdziłam znowu, że muszę się... Ja mam taki cykl w życiu odnajdywania się na nowo. Czuję taką potrzebę po prostu i gdy już osiągam dno, to jakoś tak staram się znaleźć siłę, żeby coś ze sobą zrobić. I wtedy stwierdziłam, że się przebranżowię. I pójdę na studia, gdzie ktoś będzie mnie oceniał za moje umiejętności, a nie za to, czy u kogo biorę prywatne lekcje rysunku, czy jak bardzo jestem wydajna. Po prostu przyjdę, będę wiedziała, to będę wiedziała, nie będę wiedziała, to nie. Więc obrałam znowu inną drogę, ale muszę wam powiedzieć, że mimo, że były takie miesiące, naprawdę miesiące, a czasami nawet lata, gdzie nie rysowałam nic, to ta potrzeba nadal we mnie jest. Ta potrzeba wyrzucenia z siebie emocji. Ja nie mówię, że zawsze to jest agresja, bo nie. Czasami to jest po prostu ciekawość. Ale dużo jest we mnie agresji, bardzo. Rozmawiałam o tym kiedyś z terapeutką i powiedziała, że jest to normalne, że jest to jeden z etapów wychodzenia z traumy i on może długo trwać, on może trwać latami, więc staram się być dla siebie cierpliwa, ale staram się też trochę nad tym panować, no bo nie chcę uchodzić za osobę agresywną czy wulgarną, chociaż lubię używać przekleństw bardzo i nie zamierzam z tego rezygnować, dla mnie to jest forma ekspresji, ale staram się nie krzywdzić osób najbliższych. Nie chcę, żeby to była taka wymówka, bo to jest dla mnie żałosne, jak ktoś, nie wiem, znęca się nad rodziną i mówi, że no ale ja,
ja mam ciężkie życie, ciężko pracuję, coś tam. No fajnie, tak jak inni ludzie, bo nie każdy jest potworem. No i właśnie wydaje mi się, że to jest taki popularny dość motyw u mnie w życiu, że z jakiegoś powodu bardzo źle o sobie myślałam i nie chciałam być potworem, a byłam przekonana, że jestem potworem, mimo że w ogóle nim nigdy nie byłam, tak naprawdę. Także to może na razie tyle, jeżeli chodzi o to, po co ja w ogóle rysuję. Okej, co tutaj się dzieje? Coś się dzieje. Właśnie ja miałam się przyjrzeć temu rysunkowi, tego nie zrobiłam, tylko zmieniłam temat. Powiedz mi, że masz ADHD, nie mówiąc mi, że masz ADHD. Już tak naprawdę powiem wam tak, ja nie wiem, czy mam ADHD, ale podejrzewam u siebie. Patrzyłam, jak wygląda diagnoza i to nie jest takie łatwe. Trzeba się spotkać parę razy, rozwiązać jakieś testy, analizę i tak dalej, a ja mam dość po prostu. Widziałam po nastrojach w internecie i memach, że dużo młodych ludzi ma dość chodzenia do lekarza. Po prostu, że nawet nie chce się ludziom dzwonić. I ja tego też doświadczam. Po prostu wywalacie kupę hajsu, staracie się w żaden termin nie jest dogodny, no ale dobra, przychodzicie na miejsce, wywalacie dużo hajsu do jakiegoś randoma, którego nie znacie, możecie polegać na opiniach w internecie jedynie, jeżeli nie macie znajomości i nie wiem, mamusi, tatusia, lekarza, kuzynki lekarki albo żony lekarki czy męża, no to nie wiecie, kto jest kim i kto ma jaką jakość usług. No i idziecie w ciemno z tak ważnym tematem, jakim jesteście wy sami, wasze zdrowie, wasze well-being. No i idziecie do tego lekarza, no i różnie jest, powiem wam, różnie jest. Ja w ostatnich 2 latach, ja w życiu, a miałam różne problemy zdrowotne, w życiu tyle razy nie byłam u lekarza, co przez ostatnie 2 lata. I to różnorakie wizyty, różni specjaliści. I większość z nich była średnia. Większość z nich wyglądała tak, że chodzę do lekarza, bóle hajs przez pół roku, a ten dalej mnie nie potrafi zdiagnozować. Albo każe powtórzyć wszystkie badania od nowa. Miałam tak z płucami. Mam stwierdzoną astmę. A do tego mam jakąś taką dziwną chorobę, która sprawia, że czasami spontanicznie zaczynam się dusić. No i mam to od dzieciństwa, ale czekajcie, wepnę wam kabelek, żebyście nie zgaśli przed czasem. Dobra, jest gitara. Mam jakąś dziwną chorobę płuc do tego, znaczy mam astmę i do tego jest coś. I to coś sprawia, że, no tak jak mówiłam, spontanicznie zaczynam się dusić, po prostu. Na szczęście jeszcze nigdy się nie udusiłam, ale raz miałam taką sytuację i to się akurat wydarzyło, jak byłam sama w domu, że myślałam, że umrę. Po prostu zaczęłam się dusić i to było tak mocne doznanie, że stałam w miejscu i byłam cała spocona. Cała, po prostu lało się ze mnie, bo zaczęłam się dusić i nie mogłam oddychać i to trwało kilka minut. No nie do końca, nie da się wtedy oddychać, ale to jest prawie niemożliwe. To jest takie, jakby wam ktoś gardło przytkał czymś. I bawił się tym. I tak wyciągał trochę, potem znowu wpychał głębiej. Potem wyciągał trochę i wpychał dalej. A potem połaskotał was piórkiem i potem jeszcze wam to wpycha. Coś takiego. Generalnie słaba rzecz. I mam to od dzieciństwa. Moja mama to bagatelizowała. Powiedziała, że no pewnie ze stresu to mam. Dzięki za tą informację. Co jako dziecko mam z tym zrobić? Natomiast ze stresu raczej to nie jest, to znaczy stres na pewno nie pomaga, tak mi tłumaczyła pani od płuc, że on może trochę triggerować te ataki, ale to nie jest kwestia płuc i to trzeba zbadać. I zrobiłam większość badań możliwych, jedyne czego ja nie robiłam to jest biopsja, co w sumie chyba sobie dla rozrywki pójdę kiedyś zrobić biopsję płuc, ale różne prześwietlenia, jakieś tomografy, jakieś badanie wydolności, badanie, czy mam z krwi, czy mam jakieś alergie, czy to jest alergiczne. Wyszło, że to nie jest alergiczne. No i zrobiłam wszystkie badania. Chodziłam na wizyty, ona mi tam doraźnie jakieś leki przepisywała. One trochę pomagały, ale nie wyleczyły mi w ogóle tego problemu. To znaczy nadal miałam takie ataki. Tylko one były słabsze.
i rzadziej i takie dziwne, no ale wiecie, no nie wyleczyła tego. I potem powiedziała, że w sumie, a chodziłam do niej, no może nie, że przez pół roku przesadzam, ale chociaż nie wiem. Zaczęłam chodzić na wiosnę, a przestałam chodzić na jesień i to było wtedy, jak byłam na wózku, więc nie mogłam do niej przyjechać po prostu. Ale też miałam już jej dość. Bo przez kilka miesięcy babka mnie diagnozowała, brała hajs za wizyty, coś tam jej przepisywała. Średnio to wyglądało, wizyty trwały za długo według mnie. Znaczy ja lubię sobie pogadać z lekarzem, ale tu płytka jej nie działała. Czekaliśmy, aż jej się to załaduje. Tu ona musi przyklikać, tu receptę i to trwało długo. Nagadałyśmy się, bardzo przyjemna, bardzo miła kobieta, no ale nie pomogła mi. No i potem po tych kilku miesiącach ja jeździłam, robiłam badania, kupowałam leki, wszystko prywatnie, wszystko drogo. No i potem mi powiedziała, że w sumie to by trzeba było to wszystko jeszcze raz zrobić. A najlepiej to jak przyjadę do szpitala państwowego, zostanę na kilka dni, to wtedy tam mi zrobią te wszystkie badania. Ja miałam wtedy takie, aha, jaka to jest różnica, czy one są zrobione wszystkie naraz, czy w odstępie kilku tygodni, to nie jest jakaś, nie wiem, ja nie jestem lekarzem, ale nie wierzę, że... Wydaje mi się, że babka nie wiedziała po prostu, co mi jest i chciała, żeby ktoś inny na to zerknął w szpitalu, ale nie chciała mi powiedzieć, no bo fajnie, że tam ktoś co 3 tygodnie, co miesiąc przyjeżdża, zostawia 2-3 stówy i fajnie, elo. I powiedziałam, aha, okej. Okay. No to może przyjadę, niech mi tam pani wypisze to. A potem zadzwoniłam i powiedziałam, wie pani co, nie przyjadę. Ja miałam straszne załamanie nerwowe z tego powodu, bo czułam, że muszę sobie jakoś pomóc, ale szpital państwowy w Polsce to jest coś, co mnie przeraża. Ja mam różne doświadczenia ze szpitalami i ja byłam pewna, że jak ja tam wejdę, to ja tam nie wyjdę stamtąd normalna po prostu. A dwa, ja mam mizofonię. I leżenie przez 3 dni na oddziale chorób płuc z mizofonią jest tragicznym pomysłem po prostu. Ja do niej zadzwoniłam i powiedziałam, wie pani, jednak nie robię tego. Ja mam mizofonię, elo. Już na tym etapie zaczęłam ludziom mówić, co mi dolega. Przez wiele lat nie mówiłam o tym, w ogóle nie wiedziałam, jak to się nazywa i że it's a thing. Ja dopiero się o tym dowiedziałam na studiach przy okazji rozmowy z nauczycielem. Tak rzucił tym, po prostu opisałam coś, to były zajęcia z konwersacji. Opisałam coś, co się dzieje. Tematem było twoje ulubione dźwięki, czy coś. No i zaczęłam mówić, że no lubię, jak śnieg chrupie pod butami, coś tam. No ale z drugiej strony ja lubię rozwijać i ja lubię dawać kontrprzykład. Ja lubię dla balansu robić rzeczy. No ale i powiedziałam, no ale z drugiej strony są dźwięki, których bardzo nie lubię. I one mają na mnie wpływ. I on mówi, o, mizofonia. I wygooglałam to sobie. Pracowałam już nad tym, to znaczy pracowałam właśnie, w zasadzie to nie pracowałam nad tym z terapeutką, do której chodziłam w zeszłym roku i na początku tego roku. To też jest inna historia do opowiedzenia. Mam dużo historii o lekarzach do powiedzenia. To znaczy szukałam terapeuty w zeszłym roku, że no jest problem, potrzebuję od tego i tego. I pamiętam to nawet mój chłopak pisał maila do takiego miejsca, że z takim konkretnym i takim problemem. No i napisali, a pani taka i taka, taki numer, taki dzień, tam zapisaliśmy. Przyszłam, no i ona powiedziała, że no tak, no generalnie wytłumaczyła mi od strony takiej medycznej, na czym polega problem, dlaczego to jest taki temat tabu w Polsce, czemuś to jest trudne, żeby to leczyć, dlaczego mało ludzi o tym wie, dlaczego ludzie to bagatelizują i tak dalej. I powiedziała, że no ona może ze mną robić terapię albo się zająć trudnymi emocjami na zasadzie terapii poznawczo-behawioralnej, albo zajmujemy się mizofonią, ale to będzie eksperymentalne, no bo ona zna metodę eksperymentalną. No i stwierdziłam, dobra, okej, okay, w sumie to na co dzień. Ta mizofonia tak niecodziennie się odpala, to znaczy niecodziennie jestem triggerowana, no ale trudne emocje, no to wpływ na mnie mają codziennie. No to powiedziałam, dobra, zacznijmy od emocji. No i chodziłam na terapię ponad pół roku, i tą metodą poznawczo-behawioralną
pracowałam nad emocjami, trochę to przyniosło efekt, nie powiem, i to było właśnie wtedy fajne, bo zaczęłam terapię tuż przed moim wypadkiem i wtedy to akurat było fajne, bo jak zostałam naprawdę wyalienowana sama w domu na wózku z trudnymi myślami, z całą gamą nowych lęków też, że coś się dzieje, na przykład bałam się, że blok zacznie się palić, a nie jestem w stanie z niego uciec i różne takie tematy fajne, to wtedy to było fajne, no bo wtedy na przykład to, co wtedy bardzo mi pomogło, to to, że kiedyś zapytała mnie, co mi nie wiem, najbardziej przeszkadza w dniu takim codziennym życiu, jeżeli chodzi o moją nogę. I no i wtedy ja opisałam, że w sumie to przeszkadza mi to, jak rano wstaję, budzę się, chciałabym sobie pójść na porannego siczka, szybko, tak jak normalny człowiek, po prostu wstać i pójść się wysikać, a ja nie mogę. Ja się muszę sturlać z łóżka, wsiąść na wózek, podjechać nim ciasnym korytarzem, obić się o ścianę, z której tynk odpada, bo tyle razy przywaliłam wózkiem, wstać na jednej nodze, usiąść, wtedy mogę sikać, a potem sobie muszę wstać na jednej nodze. Ta druga w ogóle najlepiej jakby nie dotykała ziemi, bo wtedy był taki ból, że i że to jest dla mnie dołujące, po prostu przez to jest mi smutno, bo zrobić tak parę razy przez tydzień, dwa, jak się ma nogę w gipsie czy coś, spoko, ale moje uszkodzenie nogi było bardziej poważne, no i u mnie to trwało 2 miesiące, niecałe 2 miesiące, tam 7 tygodni chyba z hakiem, a potem stwierdziłam, a pieprze to, wzięłam laskę, zaczęłam o lasce chodzić i to już był fajny etap. Znaczy dalej mi się noga nie zginała, pięta mi nie dochodziła do ziemi, ale już chodziłam o lasce, stwierdziłam, tak bardzo mi zbrzydło bycie na wózku, że bardzo chciałam chodzić jakkolwiek. Po prostu byłabym w stanie wyhodować skrzydła, żeby tylko nie być na tym wózku. No ale w każdym razie opisała mi to, że no to jest dla mnie dołujące. I ona powiedziała, że coś w stylu, ale wiesz, że to jest twoja interpretacja sytuacji. Jakie są fakty? Jestem na wózku, muszę sobie podjechać do łazienki na wózku. I tyle. A to, że jest to dla mnie smutne, to jest tylko dla mnie i to jest tylko moja interpretacja. I wtedy taki sposób myślenia, coś takiego bardzo mi pomogło, żeby nie tkwić w trudnych, przykrych emocjach. Że no jest jak jest, po prostu jest jak jest. Ja wiem, że to brzmi banalnie, jest takie klisze, ale wtedy, w momencie, kiedy faktycznie ja przez to płakałam, wtedy mi to pomogło. No i było spoko, no ale później znowu wjechały inne tematy i te sesje zaczęły dziwnie wyglądać, to znaczy ja miałam wrażenie, że to zupełnie nie wyglądało tak jak w filmach, ani tak jak w opowieściach moich znajomych, którzy chodzą na terapię. To jest tak, jakbyśmy analizowali, tak jakby ona mnie uczyła, czym jest terapia poznawczo-behawioralna, trochę takie miałam wrażenie. Ale ponieważ ja lubię wyzwania intelektualne, to nawet dobrze się bawiłam, ale do czasu. Stwierdziłam w pewnym momencie, że no ale ta mizofonia mi przeszkadza, bo i powiedziałam jej to właśnie kiedyś, że no wie pani co, wszystko fajnie, tutaj odrobiłam zadanie domowe, ale przed wejściem tutaj bałam się wejść do żabki, bo widziałam tam pana żula i bałam się, że on mnie striggeruje. I w sumie to utrudnia mi to życie codzienne. I mogłybyśmy nad tym popracować trochę. I ona mi wtedy powiedziała po pół roku, ale ja się w tym nie specjalizuję. No ja miałam takie, aha. No dobrze. No więc zrobiliśmy dalej temat tam z terapii poznawczo-behawioralnej, tam coś tam pracowałyśmy nad pechem, czy jest coś takiego jak pech. Czytałam XVIII-wieczne jakieś takie filozoficzne książki w tym temacie. Ja nie sądzę, że zwykły człowiek, który idzie na terapię, jest w stanie czytać takie rzeczy, ale spoko. Ja skończyłam, jestem po literaturze, studiowałam literaturę angielską, jestem po filologii angielskiej. Ale ja nie wiem, czy człowiek z innymi zdolnościami albo z inną przeszłością, czy to by było dla niego wykonalne w ogóle, czytanie takich pierdół. Bo dla mnie literatura się kończy na XIX wieku, wszystko co jest wstecz
to ja nie mówię, że to nie jest literatura, ale to już nie jest dla mnie przyjemność. Tyle w temacie, jeżeli chcecie znać moją opinię. No ale no musiałam czytać to wstecz, no i były dyskusje. No ale ja chciałam analizować moje problemy. No i stwierdziłam, okej, no to fajnie. I wkurzyłam się wtedy. I stwierdziłam, że ja chcę odpocząć od tej terapii. Jestem zmęczona tą terapią. Chcę odpocząć też finansowo, każda sesja pieniądze. I rozmawiam sobie o książce, a... I to trochę niby ma mi pomóc w moim życiu, no bo tak, taka myśl, że może pecha nie ma, jest fajna w momencie, gdy człowiek czuje, że ma pecha, że pech nie istnieje, no okej. Ale to nie robiło dla mnie tego, co ja myślałam, że to będzie robiło. Ja myślałam, że to będzie taki coś agresowanie, że ja z siebie wyrzucę coś. I ona to tak trochę poskleja, nie do końca, ale trochę. I za tydzień znowu trochę poskleja. No więc na kolejnej sesji zrobiłam zadanie domowe, omawiałyśmy i tak dalej. Powiedziałam, że to jest ostatni raz, jak tutaj przychodzę. Nie chciałam robić tego przez SMS-a, więc przyszłam na kolejną sesję, żeby to domknąć. Chciałabym sobie na tej ostatniej sesji może podsumować, czego się nauczyłam przez ostatnie miesiące, ale na razie chcę przerwę, chcę to zakończyć, potrzebuję przerwy. Nie miała nic przeciwko, podsumowałyśmy sobie, jakie tematy były poruszane, nawet mi powiedziała, jakie tematy jakbym chciała, mogłabym sama eksplorować w domu. Było ćwiczenie uważności, chyba coś takiego. I wydaje mi się, że ona u mnie podejrzewała, na podstawie tych tematów, które tam sugerowała, że ona chyba u mnie podejrzewała depresję i PTSD, ale nie powiedziała mi nigdy tego. Właśnie to jest to, że tak, no nie mówiła mi, że co jest nie tak. Dlatego tak, trochę takiego bezpośredniego kontaktu mi brakowało w tym wszystkim. Ale nie mogę też powiedzieć, że było okropnie, dlatego że naprawdę ta osoba mi pomogła. Wtedy, zwłaszcza jak byłam na wózku, ta metoda mi pomogła. I polecam próbować, polecam z terapią. Nawet jak coś tam zaczyna się dziać niefajnie czy coś, warto spróbować. Zrobić sobie przerwę, wiadomo, to jest wykańczające trochę psychicznie i finansowo. Ale no ja uważam, że to pomaga, no to jest, wiecie, nie ma o czym mówić, to jest jakaś tam pomoc, nie? To macie problem, to się idzie do lekarza, no i to jest taka sytuacja. Ale wkurzyło mnie to wtedy, że ja chodzę gdzieś pół roku, ktoś mi coś tam mówił na początku, że coś tam, jakieś metody bym mógł spróbować robić. Idę z problemem, który naprawdę niszczy moje życie. Moje życie zniszczone przez misofonię. I ta osoba po pół roku nagle mi mówi, że ona się w tym nie specjalizuje. No coś we mnie pękło, po prostu. Zawiodłam się. Ale myślę, że jak nie ta terapeutka, to kolejna. Albo terapeuta. Zobaczymy. Z tego, co ona mi tłumaczyła, z mizofonią jest taki problem, że to nie o to chodzi, że to jest rzadkie bardzo, albo że jest mało badań w tym temacie. Bo okazuje się, że według niej przynajmniej jest dużo badań w tym temacie i robili badania chyba znaczy na pewno na zachodzie Europy, nie pamiętam jaki kraj, chyba w Holandii, że robili badania na grupie, no nie wiem, 5000 ludzi czy iluś tam. Znaczy jak jesteście naukowo zainteresowani tym tematem, to wiadomo, idźcie sobie poczytajcie. Ja wam tylko przytaczam słowa terapeutki, to co ona mi powiedziała. Więc wiecie, nie bierzcie tego jako fakty naukowe, że ja wam teraz mówię. Ale powiedziała mi, że właśnie duża próba była i to jest dobrze przebadane. Ale problem jest taki, że mizofonia bardzo często rozwija się też u osób, które długo cierpią na depresję. I problem jest taki, że ci ludzie, którzy to badają, jeszcze nie wiedzą, czy traktować to jako osobna jednostka chorobowa, jako coś osobnego, co się po prostu pojawia. Czy jako objaw depresji. Co jest ciekawe w sumie. Przynajmniej tak mi powiedziała, ja to tak pamiętam. I przez to nie ma za bardzo takich opracowanych metod leczenia, przez to ludzie się tym nie specjalizują albo wręcz to ignorują. Ja pamiętam, jak byłam u psychiatry na NFZ w liceum i mu się skarżyłam, że ja mam naprawdę, ja mam straszny problem, ja to niszczy moje życie i tak dalej. To wiecie, co mi powiedział? Ale w Chinach ludzie cierpią przy jedzeniu i to znaczy, że im smakuje. No. No.
No żałosne, dramatyczne, po prostu gardzę tym krajem, gardzę służbą zdrowia. Dramat, to jest, wszystko powinno być prywatne. I jak coś jest prywatne i za hajs, to też cię mogą skrzywdzić, ale przynajmniej się uśmiechają do ciebie. I zależy im na opinii w Google potem, żebyś wystawił dobrą opinię. No więc, trochę się tak poczułam, trochę oszukana jakby nie było, bo pisałam, w zasadzie mój chłopak pisał z kolejnym problemem i zostaliśmy przekierowani do tej konkretnej osoby i ona ze mną rozmawiała. Powiedziała na początku terapii, że mogłaby popróbować coś eksperymentalnie, a potem nie była taka chętna do tego. Dlaczego, to nie wiem, no ale... Także tak to wygląda, kolejny piece of information dla Was. No i zobaczmy, co tutaj się dzieje. To, co ja widzę, to, że słońce się kończy bez 20. Ale, no ja nadal widzę. Sprawdzę, czy Wy widzicie. Nie, no Wy też widzicie. Jak będzie problem, to się lampkę włączy albo coś. Dobra, gdzie zmierza ten rysunek? Powiem Wam tak, że nie wiem. On trochę wygląda, jakby był rysowany kredkami Colorino. nie wiem dlaczego. Znaczy wiem dlaczego. Kolory są żywe i są raczej z tej gamy takiej kolorów żywych. Nie chcę tego nazywać inaczej chyba. O, pomarańczowy. Uuu, to jest za żywy kolor. Ja. Pomarańczowy. Może nie bardzo. Aha, i te sesje jeszcze się tak śmiesznie kończyły. Pewnie wszystkie się tak kończą. Ale pod koniec były takie sytuacje, gdzie ta terapeutka doprowadzała mnie do łez po prostu, a ja bym tak, no chwilę potrafię trzymać, nie? Ale doprowadzała mnie do łez, tak naprawdę głęboko, głęboko wchodziłyśmy, głównie tam biła do dzieciństwa. Nie pamiętam, co to było. Kiedyś tam o czymś jej opowiadałam, chociaż nawet nie wiem, jaka była geneza tego, ale chyba powiedziałam, że właśnie nie rozmawiałam o moim dzieciństwie. Rozmawiałam o tym, jakie mam trudności tak teraz w życiu codziennym, nie? Nie wiem. No właśnie, no nie wiem. Nie powiem wam. Nie wiem, o czym wtedy do niej rozmawiałam. Nie wiem, co jej wtedy mówiłam. Może coś związanego z jakimiś tam moimi kompleksami, że się czuję, nie wiem, gorsza, bo nie wiem, bo jeszcze mi nie wyszło to i to i mogłabym jeszcze to i to. No ona tak słuchała, nie powiem, było, wyglądało jakby miała dużo empatii w sobie, tak faktycznie w skupieniu, takie oczy pełne zrozumienia. No i zadała mi pytanie, kto pokazał małej Józefinie, że jest słaba? Mam na imię Józefina. No i rozwaliło mnie to totalnie, w ogóle. To jest właśnie ciekawe, że... na takiej sesji mogą wrócić do Was wspomnienia, o których tak na co dzień nie pamiętacie, że to macie. No i właśnie ostatnie sesje tak wyglądały, że doprowadzała mnie do łez, albo nie wiem, musiałam tłumaczyć, czemu umieranie w ogniu jest według mnie straszne. Bo tego nie dam sobie wytłumaczyć, że to może być neutralne, czy coś. Nie. Hell no! No i cóż. I właśnie doprowadzała mnie do łez i tak... Na terapii to chyba działa tak, że ten terapeuta ma Was trochę wyprowadzić z tego, czy tam rozwinąć, czy coś. A u mnie to bardzo często się... Ona coś tam próbowała, ale to było mało. No i koniec sesji. Po czasie. I no to coś tam, do widzenia. I ja wychodziłam po prostu załamana stamtąd. I mało tego. To nie jest to, że mi jest z tym niekomfortowo, bo coś boli. Ja jestem w stanie dużo wytrzymać. Ale ja nie czułam, żeby były robione takie jakby continuous nawiązania do tego. To znaczy ja miałam takie, okej, cierpię, znowu było płakańsko. I co z tego wynika? I ja nie wiedziałam, co ja mam z tym zrobić, że coś z tego wynika. Jakby, że okej, dobra, boli, tu jest jątrząca się po prostu otwarta rana. No i co mam z tym zrobić? I zapytałam ją kiedyś o to, że tak, no, mam wątpliwości, bo... Widzi Pani, no rozmawiamy o tym, ale ja nie wiem, co z tego wynika. No, to zaczęła mi wkręcać, że... Znaczy wkręcać, mówić, że może ja mam jakiś problem z kontrolą, że ja lubię wszystko kontrolować, ja intelektualizuję uczucie, ja dlatego szukam
wyrafinowanych słów, bo przez to, że używam wyrafinowanych słów, to trochę się odsuwam od tego, co tak naprawdę czuję. Nie wiem, może z drugiej strony matka mi książki czyta, jak byłam mała i znam kilka słów. Nie wiem, ale jak to słyszałam, to miałam takie... Wiesz co, możesz mieć rację, ale równie dobrze możesz się mylić. Chyba pójdę szukać innego terapeuty. Także jestem na etapie szukania. Jedno miejsce odpadło, bo mają słabe terminy. I w ogóle będzie problem z terminami. Bardzo dużo ludzi potrzebuje terapii, ale... No nie sądziłam, że aż taki duży problem będzie. Jedno miejsce odpisało po miesiącu, że mają termin, ale o 11 w ogóle w innym mieście. Prywatnie, wszystko za hajs, nie? Prywatnie. Zresztą publicznie też jest za hajs, ale niekoniecznie wasz. Znaczy trochę tak jakby wasz, ale wiecie. Tak to wygląda na ten moment. Nie wiem, co robić z tymi ustami, ja nie lubię rysować ust. Może powinnam przestać. Może tu powinna być dziura. That would be cool. No i tyle. Troszkę sobie pogadałam, wygadałam się. Trochę w ten ciężki dzień. No już czuję, że upał wraca. Już jest ta duchota, że wypiłam kilka szklanek wody z sokiem porzeczkowym. Co oczywiście morale poszło do góry. Ale nie wiem, na jak długo to wytrzyma. A sok się już skończył. Dobrze, to jest coś, taki, to jest rzecz typowa dla mnie. Czy to jest najfajniejsza rzecz, którą ja mogę zrobić? Nie. Czy jest zła? Nie. Czy jest moja? Tak. Jest moja. O, złota kredka. No da się tym rysować, ale gdzie ja mam to wsadzić? Widzicie, że się staram to wsadzać różne rzeczy w różne miejsca? Dobra. No i tak to wygląda. Ja nie wiem, czy osoba, która prosiła o recenzję Prism, będzie zadowolona. Z góry przepraszam panią Mr. Pukka. Nie wiem, jak to przeczytać. nie wiem, czy będziesz zadowolona z tego filmu. Starałam się połączyć... Tak jakby trochę recenzje, no bo jednak gadam o tych kredkach i używam ich. I to jest coś, czego według mnie brakuje w internecie. Takiego faktycznie używania tych kredek. Robię to w czasie rzeczywistym, żebyście mogli zauważyć, bo wiem, że niektóre osoby to lubią albo tego potrzebują. No i jest taki element tego draw with me, czyli tam sobie pieprzę o życiu głupoty. I może ktoś się do tego relaksuje, słucha i sobie rysuje równo ze mną, nie? No bo ja wiem, że to tak wizualnie, ten proces, jakby był przyspieszony, że wyszłoby z tego 7 sekund, to może, ale ja wiem, że to nie jest wizualnie stymulujące, wiecie, nie pokazuje się wam w białym t-shircie. Nie ma fajnie świateł ustawionych, nie ma zbliżeń. Nie ma animacji, no ale chciałam sobie pogadać. Także. Okej, dobra. Powiem tak, wzięłam materiały z przeszłości i wyszło mi coś mniej więcej takiego, jak rysowałam w przeszłości, ale czuję się z tym lepiej. Gdybym narysowała coś takiego, będąc w liceum, to czułabym się okropnie ze sobą. Tyle wam powiem. I to nie byłaby nawet moja, wiecie, taka faktycznie moja myśl, to by było projecting. Projecting, nie wiem jak to po polsku powiedzieć. Narzucałabym na siebie myślenie innych ludzi. O, standardy innych ludzi, estetykę innych ludzi, którzy tak naprawdę potem się okazało, że mają mnie w dupie. No kurwa, o szkole to też bym mogła wam poopowiadać. Jak bardzo nauczyciele mieli nas w dupie. Zresztą nauczyciele z reguły mają. Nikt im nie płaci więcej za to, że będzie ich cokolwiek obchodziło, ale faktycznie niektórzy mają powołanie i starają się i są ludzcy i traktują innych jak ludzi, ale nie wszyscy. Dużo z nauczycieli to są osoby, które nie wiedzą, co zrobić ze swoim życiem.
idą za niską pensję do miejsca, które jest bardzo głośne, nie ma za bardzo ścieżki rozwoju w takiej karierze. No i wyżywają się na innych. Właśnie mam straszny wkurw na dorosłych ludzi. Straszny. Bo tyle się od dzieci wymaga. Masz być taki, siaki, owaki. To zrobić, zadowolić kurwa kościół katolicki. Musisz mieć bierzmowanie. Musisz być dobry z matmy, bo jak nie, to jesteś matołem i nie dostaniesz dobrej pracy. Musisz słuchać rodziców. Wiesz, musisz być piękny. W ogóle idź do Sephory, kup sobie maseczkę kwasową na swoją 11-letnią skórę. W ogóle to rozstępy masz. Co? Rośniesz? Jakieś te zmiany? Aha, nie, nieważne, jesteś paskudna, w ogóle zrób coś ze sobą. Tyle się wymaga od dzieci. I co to tworzy? Nie, no nieszczęśliwych dorosłych, a świat potrzebuje dorosłych ogarniętych. A jak nie oni, to kto? Kto to ma tym kierować, tym cyrkiem? Straszna, żałosna, jestem rozczarowana życiem. Dobra. Właśnie chciałam tutaj wsadzić gdzieś białe, żeby coś poblendować, ale tak mocno dociskam, że tutaj nie ma co blendować. Okej. Okay. Co dalej? Po brązy nie sięgam. Co jest wyjątkowe? Dobra. Co wy w ogóle widzicie? Bo ja tak czuję, że ja się zbliżam trochę do końca. No nawet widzicie to. Dobra. Może gdzieś tutaj zaznaczę, gdzie się ta twarz kończy. Też nie jest to konieczne. Trochę to wygląda jak taka maska afrykańska. Jest ekspresja, także tak, można ekspresyjnie tymi kredkami. Nie trzeba, ale można. No, no ale widzicie, jak tak się siądzie i zacznie się rysować na formacie A3, to te kredki, one schodzą. One schodzą. Szybko. Szybko, jak jakieś tam leginsy, nie pamiętam nazwy jakie. Ale apparently jakieś leginsy szybko schodzą. Z OLX-ów i w ogóle. Tak słyszałam. Kolega mówił. Dobra. No. No, w sumie spoko. Tutaj mniej więcej, niech to się trzyma na czymś, a nie że na grabiach. Tak, tutaj jakieś mięsiste coś też by mogło być. No, nie wiem w sumie, o czym chciałam z wami rozmawiać dzisiaj, co wam chciałam powiedzieć. Chciałam wam pokazać te kredki. Dajcie znać, czy według was to mi się udało, czy was zachęciłam, chociaż czy to jest mój cel, nie wiem, słuchajcie. Nie wiem, czy to jest mój cel. Ja wiem, że to nie jest standardowa recenzja tych kredek. Jest na YouTubach chyba jakiś wzór taki recenzji, ale to nie jest to. Czy mi na tym zależy? Nie. Ale ktoś pytał i ja bardzo to szanuję i bardzo to jest dla mnie miłe, że ktoś pytał o to, czy mogę prizmy pokazać. Szanowna Pani, jak najbardziej mogę. To jest właśnie dla tej jednej osoby. I w sumie fajne to jest. Właśnie dlatego założyłam kanał na YouTubie. Ja chciałam, żeby mnie to trochę motywowało i w sumie ta osoba mnie zmotywowała do tego, żeby poużywać sobie kredek, które kiedyś naprawdę kochałam. Naprawdę kochałam i to nie jest nad wyraz, czy to nie jest jakaś tam wybujała moja opinia o nich. Ja mam o nich opinię. Uważam, że są to fajne kredki. Uważam też, że są overpriced. I overhyped może też. Czy blendują się fantastycznie? Tak. Ale są też inne rzeczy, które fajnie się blendują. Na przykład te art sticksy, które też wam chciałam pokazać. One się zresztą w przeglądzie szkicowników, w którym się pojawiły. Veritiny też się blendują. Nie miałam nic z prizmy, co by się nie blendowało. Chociaż miałam z prizmy ołówki i taki zestaw rysunkowy. I on był taki... Taki nie fajen był. Nie, to są veritiny, ja chciałam te sticky. No ale tutaj mam też, proszę bardzo, veritiny. Ja je lubię. I kolor, którego nie ma w zestawie 24, a jest w zestawie 12. No to jest indigo blue. No to jest kolor, który ja lubię. Bardzo lubię. Cóż. Nie można mieć wszystkiego. Ale można mieć dużo.
i mam tutaj dużo kolorów tych artsticków czy artsticksów. One zostały wycofane. Ale nigdy nie były chyba jakoś tak popularne. To znaczy w Ameryce ludzie ze starej szkoły, którzy uczyli się rysować, nawet kojarzą ten temat. Na przykład pani z kanału Frugal Crafter. To ona kiedyś też coś o nich robiła, ale poza tym to trzeba by wpisać. Tak, żeby im się rzuciło w oczy, to nie. Ale to jest tak jakby prizma, tylko twarda, nie łamie się. Jest też nieprzyjemna w dotyku, też śmierdzi trochę. No ale właściwości ma prizmy, poziom blendowania. Prizmy, kolorystyka, nie wiem, czy dokładnie taka sama. Ja kiedyś sprawdzałam kolory tych wszystkich zestawów, kredek i tak dalej i powiem wam, że kolorystyka w tych kredkach nie ma dla mnie sensu. W tej firmie. Kolorystyka tej firmy, ona nie jest dla mnie do końca spójna, ona nie do końca ma dla mnie sens. Nie rozumiem, dlaczego kolor Indigo Blue może być w zestawie 12 kolorów, ale w zestawie 24 już go nie ma. Nie wiem po prostu. O, to jest fajne, można tak dojechać. Można dojechać. Dojeżdżanie to jest coś, co ja lubię. O, do dużych powierzchni, nawet do małych powierzchni, właśnie przez to, że one są twarde, to można, o widzicie, można tym kantem też fajnie rysować. No, także czy sesja jest udana? No według mnie tak. Nie wiem, mam takie dziwne uczucie, że się overshared, że za dużo wam powiedziałam, ale myślę, że osoby, które to oglądają, są zainteresowane tym i mimo, że nie będzie z tego przykładu, z tego wydarzenia, nie będzie jakiegoś przypału. Ja się boję po prostu, że powiem coś, co mi zniszczy życie w internecie. Bardzo bym tego nie chciała, bo ja bym chciała, żeby internet był moim takim miejscem. Przyjemnym miejscem przyjemności, miejscem dzielenia się pomysłami z innymi ludźmi, miejscem, gdzie mogę pogadać sobie z innymi ludźmi, miejscem, gdzie mogę sobie coś poczytać, czegoś się nauczyć. To jest moje marzenie. Czym ja bym chciała, żeby internet był dla mnie? No, tak to wygląda. No, kolory są fajne, żywe, juicy. Czy tylko w tej firmie są takie fajne kolory? Nie. Nie. No, ale w tej są. Myślę, że fajne są. O, to nie bardzo wychodzi. O, wyszło. Jas. Dobra. W ogóle jas to jest słowo, którego się nauczyłam używać na studiach i... Ale nie chcę chyba. Nie chcę używać tego. Nie czuję, że to jest moje powiedzenie po prostu. Czuję, że przejęłam coś od tłumu, ale to nie jest moje, to nie odpowiada mojej dynamice. Dużo bardziej rechot jest w moim stylu. Okej. Okej. Czym tu chciała coś dodać? No, ja nie wiem, tu jakiś horror wakui jest chyba. Ale widać, wiecie co? Widać, że to są pryzmy. Przynajmniej ja to poznaję. Widać, że to są pryzmy. Jak na to patrzę. Aha. Nie no, spoko to wygląda. O, to sobie zneutralizuję troszkę, bo ten pomarańczowy tak średnio. Średnio. To, ten fiolet pod nosem też jest za bardzo ciepły. Czy ja mam coś zimnego i ciemnego poza wnętrzem mojego serca? Dobra. Chociaż teraz to jest zbyt dramatyczne. Ech, no i właśnie na finiszu można zepsuć. Ale ja się nie będę za to oceniała. Wiem, że ktoś z was może, ale wiecie, mogę uznać, że mnie to nie obchodzi. Ładny kolor. Ja lubię takie właśnie. Prawie czarny, ale nie. Ale nie. Jest trochę niebieski. Marzy mi się sukienka w takim kolorze, ale żeby błyszczała. O Boże, wy ten kabel cały czas widzicie. No cóż, to nie jest taki dziki widok, nie?
Dobra. I jedziemy tu trochę. Ja nie lubię, jak miejsca są tak samo rozwiązane, na przykład na brzegach czy coś. O. O. No. No. Okej. Okay. No i tak to wygląda. Nie wiem, no trochę się obnażam przed wami. Ja nie miałam za dużo rysujących znajomych. Nie wiem też, jak na taki filmik do końca reaguje osoba oglądająca to. No ja mam dostęp tylko do swojej głowy. Mogę osobę mi bliską zapytać o opinię, ale to nie jest to samo. I nie każdy też umie dobrze swoją opinię wyrazić. Ja nie mówię, że jestem otoczona ludźmi, którzy nie potrafią wyrazić opinii. Potrafią, ale wiecie, o co chodzi. To nie jest target audience. Chociaż jedna osoba u mnie w grupie na studiach mówiła audience. Ale nie powiem kto, bo boję się, że znajdziecie i będę miała nieprzyjemności. Ale powiem wam, że nie była zbyt pokorna. Nie była. Ja jeszcze się kłóciła z nauczycielem, że ona to dobrze powiedziała. Była debata, kilka minut o tym kłócili się. A potem powiedziała, że jest zmęczona. Po prostu każda jej wypowiedź, nawet taka neutralna, albo taka, którą każdy miał w dupie, kończyła się na tym, że ona jest zmęczona. Jakby bitch. Wszyscy są zmęczeni. I nikogo to nie obchodzi, co ty czujesz na zajęciach. No, straszne to było. Ja miałam takie momenty załamania na studiach. Ja musiałam kończyć, znaczy w sumie nie kończyłam. Mniej więcej w połowie moich studiów był lockdown, pandemia. I ja miałam ochotę tym rzucić. Ja naprawdę, ja rozważałam gangi i narkotyki jako ścieżkę potencjalnej kariery i zostawić uczelnię w pizdu po prostu. Taki był tam dramat. Chcecie, to może w kolejnym odcinku opowiem, bo ten już jest za długi. Dobra. Coś tu jest, tu trochę ocieplone. Tu trochę oziębione. Łysu. To nie jest ten efekt, który chciałam, ale patrzcie na mnie, jak z tym żyję. Dajcie znać, jeżeli ktoś oglądając to sobie coś narysował, będzie mi miło. Wiem, że wiele ludzi jest zblokowanych mocno. No ja zachęcam do odblokowania się. Dużo od was zależy. I to jest taka rzecz, taki proces, który bardzo mocno siedzi w głowie. To wynika z głowy człowieka. To nie z ręki, że moja ręka ma potrzebę, czy moja ręka ma skill, tylko to wszystko to z głowa. O, no i tu dojechałam i wygląda jak wąsiwo. W sumie czemu nie? Ja takie bezpłciowe trochę robię te postaci. Nie żeby mi to przeszkadzało, ale nie wiem. Nie, jakoś ten problem nie interesował mnie zbytnio. Znaczy określanie płci. To ja naprawdę nie myślę o tym, jak to robię. Ja doznaję, jak to robię. Okej. Okay. Czy wiadomo, że myślę, to nie jest tak, że mózg się da wyłączyć. Tam podświadomie on działa cały czas. No co jakiś czas, jak podejmuję decyzję, to tym bardziej się wysila. No ale wiecie, o co mi chodzi. To jest performance. O, nie widzieliście. Płasko tutaj się zrobiło. No, także jeszcze przypomnę, jakby ktoś tam nie słyszał, że mam Discorda. Założyłam Discorda, jest na nim fajnie, na razie jakieś tam głupoli nie było.
żeby tam ktoś wszedł i robił zamieszanie. Spodziewam się, że to nastąpi prędzej czy później, no bo głupki są tym bardziej w internecie. Ale na razie jest spoko. Na razie jest bardzo fajnie. Jest fajna atmosfera, ogarnięte osoby tam są. Więc zapraszam. Planuję w tym tygodniu może zrobić jakiegoś streama. Niekoniecznie z rysowania, raczej to będzie granie. Planuję grać w Simsy na streamie. Rysowanie byłoby dla mnie trudniejsze, trochę dlatego, że chociaż też bym chciała, ale nie wiem z jakiego telefonu, jak to jeszcze zrobić, muszę się zastanowić. No i może na kanale głosowym będę tak po prostu, żeby sobie pogadać i ponarzekać na życie, jak ktoś chce. Chociaż to nie jest tak, że tam są jakieś negatywne, przybijające rzeczy. Ludzie święty, kanał z memami mamy. Tam bardzo wesoło jest. No. Okej. Okej. No, a chciałam jeszcze użyć innych rzeczy, materiałów, ale one muszą poczekać na swoją kolej. No, to mnie pochłonęło. Ja myślałam, że ja tym rzucę w połowie i zacznę robić coś innego. Ale tak się nie wydarzyło. Fajne są te sticky. Nie chcę ich za bardzo zachwalać, żeby ktoś se smaka nie narobił, bo ich już raczej nie kupicie. Ale fajne są. Znaczy, ja zawsze je lubiłam, ale one, jak już wspominałam, ta marka robi rzeczy w taki sposób, że one nie są jakieś super przyjemne w użytku. To znaczy, efekty są zarąbiste, jak tym pracujecie, ale ja już czuję silną potrzebę umycia rąk. I to jest główny powód, dla którego będę kończyła to teraz, w tym momencie, bo czuję chemię na łapach po prostu. Czuję, że no, nie fajen. Nie fajen. Boże, widzicie, no, człowiek po studiach, a nie wpadłam na to, żeby sobie rękawiczkę ubrać. No ale i tak, opary, nie? To też ma zapach, więc na no, sorry, w 30 stopniach maski nie będę zakładała do tego, żeby sobie rysunek zrobić. Aż tak to nie, tyle to nie. Dobra, tutaj trochę ocieplamy czoło. O. Powiem tak. Złota kredka też została użyta. Ale czy bym ją wymieniła? No Boże święty, za jakikolwiek inny kolor. Jak ja chcę mieć złoto, to musi być złoto z przytupem. Po prostu to ma być złoto. Złoto. Nie jakieś coś. To złoto ma być. Jak ma być złoto, ma być złoto. Na pewno rozumiecie, o co mi chodzi, bo jesteście ludźmi wyrozumiałymi. Ale jak coś już ma być złote i błyszczeć, chociaż to też błyszczy, chociaż na ile to jest ten błysk, a na ile to jest ten wosk, nie wiem, nie robiłam tego, nikt mi nie wysłał info na maila, nie wiem. Dobra, kończę to, bo muszę łapy umyć. Tak to się prezentuje. Nie ma nic. Jest coś. Nie ma nic. Jest coś. No już mnie nosi ewidentnie. Dobrze, będę kończyła to tutaj w tym miejscu. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Było mi miło, że to oglądaliście. Jeżeli narysowaliście coś w międzyczasie, to też będzie to dla mnie miłe, że ktoś się, nie wiem, odblokował. Jeżeli osoba, która prosiła o recenzję Prism nie jest zadowolona, to niech się ze mną skontaktuje. Znaczy, możesz mnie obrazić w komentarzach, chociaż nie podejrzewam Cię o to. Ale napisz, co myślisz, bo generalnie to zrobiłam to dla Ciebie i jestem ciekawa, jakie masz przemyślenia, jakie masz myśli. To by było na tyle. No, mam nadzieję, że do następnego. Jak chcecie, wbijajcie na Discorda. Jak nie, to nie. Ja nie mówię, że to jest jakaś super apka i każdy musi mieć Discorda. Nie musicie mieć Discorda. Nie musicie mieć nic. Także no. Do zobaczenia następnym razem. Siema, elo, pa.